live. Przed wami szyderczy skrót filmu o idealnym świecie, w którym każdy patafian słuchający na głośniku zostaje rozszarpany. Ach, od razu lepiej. A teraz puścimy coś głośnego w cichym miejscu. No, God, please, no! Gdzieś na zlocie utalentowanych TikTokerów, miejscowa rodzinka abotów, korzystając z eksterminacji sąsiadów i małych kolejek, wpada na zakupy i odebranie leków dla jednego z gówniaków. A recepta jest? Podczas gdy najmłodszy gówniak sięga po wahadłowiec i niechcący go strąca, ale w ostatniej chwili łapie go Regan. Na szczęście nie ma się do niego co przyzwyczajać. Papa ładuje do wora elektronikę, która ma wzmocnić sygnał ich radia i chwali się, że wziął też klapcęgi specjalnie dla Regaliny, jakby kupił jej samochód. Nawet za nie nie zapłaciłeś, złodzieju. Gdy Evelyn tłumaczy, że chce zapuścić kozią bródkę na swojej dupobrodzie, małolat przynosi nabity wahadłowiec, więc stary powoli go zabiera i rozbraja niczym saper, po czym kładzie baterię tuż obok. Spoko, tam ich na pewno nie znajdzie. Tłumaczy mu, że zabawka jest zbyt głośna, ale gdy starzy wychodzą, siostra po cichaczy mu ją daje, a on później zabiera też baterię. Jak on je znalazł? To jakiś geniusz! Ruszają boso swoim piaskowym cichobiegiem i gdy są już na moście, gówniak odpala nagle zabawkę, której dźwięki błyskawicznie przyciągają kłopoty. No dobra, chyba przesadziłem z tym geniuszem. Lee biegnie do niego, jakby miał nie donieść, ale potwór go rozszarpuje i wjeżdża tytuł. Dlaczego mi sypiecie w mordę tym kurzem? Tymczasem 383 dni później regał opala się na plaży u kośnik polu kukurydzy, gdy Lee obserwuje wszystko przez kamery w swoim pokoju ekspozycji, subtelnie informującym, że potwory są ślepe, atakują dźwięki i są kuloodporne. Gdybym chciał czytać książkę, to odpaliłbym audiobooka. Pan kartoflany Kinol zakłada słuchawki i odpala DJ-kę, nadając sygnał SOS i odhaczając kolejne częstotliwości, na których mają ich w dupie. A Markus po drifcie na sucho włazi do piwnicy, gdzie Evelyn szykuje pokój dziecięcy dla kolejnego bachora, którego niedługo wypchnie ze swojego bębna na ten cudowny świat. Już wie, że będzie miał astmę? Stary tymczasem siedzi sam na silosie i wali przegląda rzeczy zmarłego synka. Ej, trochę przestrzeliłem. Po czym wszystko podpala, wyglądając jak jaskiniowiec. Uga, buga! Matka wyciąga ugotowane w podłodze ryby i po zmówieniu niemej modlitwy wpertalają rodzinną kolację. Akcja trzyma tempo, aż boję się deseru. Jest fajowo i kolorowo, dopóki nie zaczynają gry w Monopoly i Markus przewraca lampę naftową, której ogień robi hałas, jakby wyjebała atomówka. Jak oni odpalają zapałki w tym uniwersum? Z dachu dobiegają niepokojące dźwięki, ale okazuje się, że to tylko tani jumpscare zrobiony z shopa, którego po chwili zabijają tanie efekty specjalne. Bo tych drogich producenci boją się najbardziej. Brodaty spawa później kolejny headset dla swojej niesłyszącej córki, bo omijają tyle interesujących dialogów. Po czym przychodzi Evelyn i wsadza mu w ucho piosenkę Neila Younga, przy której sobie tańczą aż do wyciemnienia, a później pewnie robią uga buga. Głupio byłoby się ujawnić przed potworami dochodząc. Kolejnego dnia Lee sieje piach, gdy stara mierzy sobie temperaturę i zaznacza ją w kalendarzu pokazującym, że urodzi za 20 dni, po czym zakłada stetoskop i odsłuchuje bit z bębna. Brzmi jakby nosiła tam całą imprezę. Regalina próbuje pokryjomu zejść do piwnicy, ale Pinokio ją nakrywa i krzyczy na nią rękami, po czym klęka i oświadcza się jej... Nie. Przedstawia kolejny prototyp udawanego ucha, ale ona upiera się, że to i tak nie zadziała. No już mogłabyś go chociaż wysłuchać. Gdy Evelina pokazuje Markusowi fascynujący świat matematyki, który nigdy mu się nie przyda, wchodzi stary mówiąc, że czas już iść. I razem z obsranym ze strachu Markusem zaczynają się zbierać, gdy Regalina upiera się, że ona z nim pójdzie. Ale Liam spławia i odchodzą sami. To się nie skończy dobrze. Wściekła wraca do siebie i testuje nowy implant, który stary jej wcisnął i tak jak mówiła nie działa. Po czym zbiera swoje klamoty łącznie z klapcęgami i sama wyrusza na przygodę. Bardzo rozsądnie. Nad rzeką ojciec uspokaja Mareczka, że tutaj mogą być głośniej, bo szum wody ich zagłusza, a cała ich rozmowa wygląda, jakby zapomnieli na planie nagrać ścieżkę dialogową. Zaraz, to stąd wziął się pomysł na film? Po prostu zapomnieli nagrać dialogów, a później zmienili tytuł?
Gdy Regał opuszcza farmę, Ewelina, robiąc pranie, wychodzi z workiem ciuchów, nie zauważając półmetrowego gwoździa wystającego ze schodów, który znalazł się tam, bo... Nie mogło zabraknąć gwoździa programu? Nie mam lepszego wyjaśnienia. I mimo, że szarpie się z nim przez 15 minut, nie sprawdza, o co worek się zaczepił. Spoko, niedługo to dogłębnie zbadasz. W stylu Kevina. Lee pokazuje synowi, gdzie najmocniej zapycha jego to znaczy wodospad, pod którym można drzeć mordę. I gdy gówniak wypytuje, czy ma żal do Regaliny i dlatego jej nie zabrał, ona odwiedza sarkofag zmarłego brata i na luzaczku odpala światełka w statku, przez który zginął. Musi lubić hazard. Jeden mały błąd i zaraz by stała obok jej kapliczka. Gdy papa Smurf wraca z synem, nagle z boku wyrasta jakiś grzyb, któremu potwory zaciukały grzybice. I Lee pokazuje mu emoji sugerujące, żeby zamknął mordę. Ale i tak przemieszcza pół ryja pod kinol i wydaje na siebie wyrok. Zareagowałbym tak samo. Tymczasem w domu Ewelina mimowolnie spuszcza z kija. Ugh. I schodzi do piwnicy, oczywiście nadeptując na gwóźdź. Ciężko było założyć kroksy? Odpala czerwony alarm i okazuje się, że po domu chodzi bestia, hałasując i robiąc bałagan. Ej, kto to później wszystko posprząta? Więc Ewela nastawia minutnik na jajka al dente i chowa się za schodami. A w międzyczasie tamci zauważają alarm i Lee każe Markusowi odpalić fajerwerki. Serio? Nie ma lepszego czasu na świętowanie? Minutnik zaczyna dzwonić i pasztetowy Ray go atakuje, a stara ucieka wyżej. Ale przed domem czai się już kolejny, więc wchodzi do wanny i gdy potwór czai się tuż za nią, zaczyna rodzić i drzeć papę dokładnie w momencie, gdy wybuchają fajerwerki. A Lee biegnie z shotgunem do domu, znajdując po niej tylko krew. Widziałem w hotelach gorsze rzeczy. Na szczęście okazuje się, że chciała tylko zrobić kolejnego jumpscare'a po kosztach. Jak na ludzi, których każdy szelest może kosztować życie, to lubią sporo machać tymi gałęziami. Mareczek tymczasem wraca przez pole kukurydzy i słysząc w pobliżu kolejnego platfusa, zaciąga uciekać, waląc ryjem w ciągnik. A po chwili jego latarkę znajduje Regalina, nieświadoma, że za plecami stoi nowy kolega, któremu niechcący rozsadza łeb swoim nausznikiem, powodującym sprzężenie zwrotne. Więc wojsko nie dało sobie z nimi rady, ale prowizoryczny ślimak już tak. To ma sens! Lee zanosi żonę i nowego gówniaka do piwnicy, gdzie chowa go do dźwiękoszczelnej kołyski z podłączonym tlenem. A po chwili snu stara wybudza się z retrospekcji do początku filmu i mówi o swoich wyrzutach sumienia, że miała przecież wolne ręce i mogła nieść tamtego bachora. No tak, dopiero urodziła, ale nie byłaby kobietą, gdyby w pierwszej kolejności nie zaczęła narzekać na nieistotne bzdety sprzed roku. Regalino znajduje Mareczka, brodacz rusza w ich poszukiwaniu, wychodząc z piwnicy, nie widząc, że mają powódź. W tej rodzinie to chyba normalne, że każdemu coś cieknie. Gdy matka się budzi, piwnica jest już cała zalana i bachor pływa w odkrytej kołysce, a tak poza tym to wlazł też do niej obcy. Powoli go więc wyciąga i chowają się za mini wodospadem. A gdy gówniaki oczekują starego na silosie, Markus nagle wpada do środka razem z drzwiami i zaczyna tonąć w zbożu. Ej, wyłaź mi stąd, ja nie będę pił wódki robione na jakimś smarku. Więc potwór biegnie w kierunku hałasu, a Regalina dołącza do brata, bo to wydaje się super zabawa. I gdy obcy ich przyszpila, znowu pęka mu łeb od jej implantu, więc ucieka. Po czym elegancko zeskakują z 8 metrów, bo to zawodowi freerunnerzy. I stary w końcu do nich dołącza. Wow, w samą porę. Jesteś bezużyteczny. Każe dzieciakom schować się w ciężarówce, a sam bierze siekierę. I 2 sekundy później dostaje lepa na ryj. Gówniak wydziera mordę i stwór zaczyna okładać racicami ciężarówkę, próbując się do nich dostać. A ojciec w międzyczasie wstaje i miga do swojej córki, że ją kocha, po czym się dla nich poświęca. Zgodnie ze swoim życzeniem, stary zostaje przemielony na kotleta, a Mareczek spuszcza ręczny i zasilani grawitacją wracają do domu, gdzie matka chowa ich do piwnicy, ale mają niezapowiedzianego gościa, którego denerwuje telewizja. Spokojnie, możemy zmienić kanał. Gdy są osaczeni i znikąd pomocy, Regalina nagle patrzy na tablicę, gdzie jest pytanie, jaka jest ich słabość? Po czym błyskawicznie dociera do niej, że są nią implanty, które lutował jej stary. To tak działa? Zadajesz pytanie i od razu znasz odpowiedź? Nie.
Odpala więc swój zestaw hi-fi, rozsadzając mu łeb, a po chwili daje jeszcze nagłośnik i gdy Brzydal odsłania swój kuloodporny łeb, matka go zdejmuje, a huk shotguna przyciąga pozostałe stwory z okolicy, więc przeładowuje giwerę i zapada ciemność. Bo to już zmartwienie na sequel. Przed wami szyderczy skrót filmu o dwóch nieznajomych, których połączy najbardziej traumatyczne przeżycie. Wspólna kupa. A teraz pobawimy się lalką. No! God, please, no! Gdzieś w sraczu na polskim dworcu Adam przycina komara pół metra pod wodą. A gdy się budzi, ktoś zapala najmocniejsze jarzeniówki świata, przez które prawie traci wzrok. Zgaście to, bo go roztopi! I okazuje się, że razem z nim w apartamencie jesteś doktor Blondas i Whistle, który poślizgnął się na rozlanym kompocie, na którego widok Adam dokonuje szokującego odkrycia na temat zwłok. Nie ruszają się. A co myślałeś, że po śmierci ludzie na kurwę salta? Znajdują w kieszeniach koperty z minikasetami, pociskiem i kluczem. Zaraz. Tak powstały escape roomy? Jednak zamki ani drgną, więc Adam tuninguje koszulę i sięga po dyktafon. A gdy odpala swoją kasetę, słyszy zdeformowany głos, który zna go zaskakująco dobrze. Witaj, Adamie. Czy może raczej, panie, nie myję rąk po marszczeniu Freda? Ty świnio! Wyzywa mu od podglądaczy i grozi, że jeśli nic nie zrobi, to dziś podejrzy własną śmierć! A doktorek ma czas do 6, żeby go zabić, bo inaczej jego rodzina zginie. Ale pan brudne rączki już to rozgryzł. Pewnie jakiś żart. No przecież! Blondyna wyłapuje z nagrania, że muszą podążać za sercem, które zauważają namalowane czekoladą na kiblu. Więc Adam odruchowo pcha łapy w gówno, a dopiero później zagląda do spłuczki, mimo że sam pisał scenariusz, gdzie znajduje piłki do metalu, które są za słabe do przecięcia łańcuchów. I wtedy do Blondasa dociera, że muszą odciąć sobie giry, a więzi ich morderca, o którym już słyszał. O nie, czy to... Ronald McDonald? Niespodziewanie stwierdza, że sam był podejrzany, bo pewnie znaleźli u niego w szafie buty klauna. I zaczyna opowiadać, jak wyglądało śledztwo, bo z jakiegoś powodu znaje od A do B. Najpierw detektyw Tab ze swoją ekipą znaleźli grubasa, który ćwiczył pływanie kraulem, ale wplątał się w wodorosty. A później typa, który musiał latać z łatwopalną dupą na wierzchu, szukając kodu do sejfu z antidotą na truciznę. W pomieszczeniu z podejrzaną dziurką w ścianie. Czyżby pan Puzel wkładał tam swojego kuta? Po czym znaleźli długopis latarkę, zawierający odciski palców niejakiego Blondasa, którego alibi się zgadza, ale nalegają, żeby został do końca sceny i wysłuchał historii narkomanki, która jako jedyna przeżyła. Tak na wszelki wypadek, gdyby później sam został ofiarą i miał komuś opowiedzieć. Amanda wspomina cudowny dzień, gdy obudziła się z największym aparatem korygującym na mordzie, jaki widziałem, a po chwili odpalił się magnetowid z przerażającym nagraniem. Amanda, chciałbym cię wpisać do swojej struktury MLM. Po czym demonstruje zasadę działania jej aparatu i wyjaśnia, że jedynym sposobem na uwolnienie się jest wyjęcie klucza z BBH jej martwego kompana. I gdy szkolenie BHP się kończy, Amanda wstaje, uruchamiając odliczanie i pociąg jeżdżący wokół niej. Radzę ograniczyć koks, panie maszynisto. Odsłania Bebzon kolegi, który miał być chyba niespodzianką i mimo, że odzyskuje świadomość, Amanda sięga po nóż i sieka go jak kotleta, wyjmując klucz i w ostatniej chwili zdejmując pułapkę. Z takim podejściem nigdy nie wyprostujesz zębów. Podjeżdża do niej Jigsaw swoim słodkim lowelkiem i jest pełen podziwu dla jej determinacji. Gratuluję, Amando. Widzimy się na diamencie. Już ci zazdroszczę tego Mercedesa. Po tym wszystkim przyznaje jednak, że pan Puzel jej pomógł, a ta bziora na Gordona, jakby chciał powiedzieć: widzisz to, Blondasie? To wszystko twoja wina! Detektyw Tab byłby świetną mamą. Kamera zjeżdża piętro niżej z powrotem do stracza w PKP. Zaraz! To wszystko dzieje się piętro niżej? No to jebnijcie miotą w sufit! Adam wpada w szał, piszcząc, że blondyna na pewno ukrywa jakieś informacje, ale to tylko pretekst, żeby odkryć lustro z Wenecji, przez które obserwuje ich z Wyrol. Ale czy to na pewno on ich tu uwięził? Nie.
Gordon rzuca Adamowi zdjęcie swojej córeczki, pod którym znajduje sesję z ich porwania, ale nic nie wspomina i zostawia foto dla ciebie. Co ty będziesz z nim robił? Doktor Blondas flashbackuje do momentu, w którym ostatni raz widział rodzinę i gdy on przeprowadzał ważny dyżur, robiąc obchód po dupie stażystki, z szafy wyszedł porywać i skrępował jego żony i córkę, a gdy wychylił łeb za firankę, od razu wyniuchał go Tab, który wynajął Melinę naprzeciwko Gordona. Miłość nie wybiera. Zanim całkowicie go posrało na jego punkcie, przeglądając materiał, wpadł na wskazówkę, która zaprowadziła go do kryjówki pana Puzla, gdzie znaleźli makietę aktualnej gry. Musiał sobie zwizualizować coś tak prostego? Wow. I łysola uwięzionego między dwoma wiertarko-wkrętarkami, gdy nagle usłyszeli, że wrócił. Więc zaczaili się na niego, a gdy wjechał na piętro, okazało się, że to Rocky Balboa! Co za twist! Gdy robią mu niespodziankę, odpala swoją machinę, a że nie mogą znaleźć odpowiedniego klucza, Singh odstrzela wiertło, ale Rocky, korzystając z odwróconej uwagi, przecina Tapowi gardło. Od kiedy taki sprzęt jest dozwolony w boksie? Singh rusza za nim w pościg i zdejmuje go honorowym strzałem w plery, ale wpada w zasadzkę i ginie. A tamten po prostu wstaje i lezie dalej. W końcu to Rocky. On zawsze się podnosi. Tymczasem w straczu chłopacy niczym dwóch piratów szukają X-a, bo za nim mają się kryć pomoce naukowe. I gdy Adam każe zgasić światło, okazuje się, że jest za Blondasem. Lepiej, żeby tam był skarbiec ze złotem. Znajdują w ścianie skrzynkę, a w niej telefon komórkowy i dwa pety, plus tajną informację dla Blondasa, że może zabić Adama, dając mu fajkę umoczoną w zatrutej krwi grzyba. Ale on postanawia zadzwonić na policję. Ha! Bardzo dobrze! Morderca na pewno tego nie przewidział. O dziwo jednak nie da się nigdzie zadzwonić. I Gordon przypomina sobie, jak pewnego razu wyjeżdżał z parkingu i też nie mógł nigdzie zadzwonić. A z jego BMW-cy wylazł typ z mordą świni i go porwał. Czy to jakieś prowegańskie przesłanie? Blondyna ciśnie Adama, skąd wiedział, że mają zgasić światło, i w końcu daje mu zdjęcie jego porwanej rodziny, na którego odwrocie znalazł sugestię ze światłem i Blondas nie jest zachwycony. Dobra, tam zrobisz sobie nowo. Gaszą nagle światło i po kryjomu ustalają plan, po czym Gordon oferuje mu fajka, którego Adam z rozkoszą odpala i umiera w męczarniach, dostając bardzo, bardzo realistycznych konwulsji. Natychmiast dajcie mu Oscara, a najlepiej dwa. Pan Kalambur nie jest jednak głupi i razi go prądem, a pod wpływem napięcia we łbie olśniewa go i stwierdza, że teraz czas na jego flashbacki. Super. Przypomina sobie, jak wywoływał zdjęcia, na których był sam Blondas, a gdy się później obudził, znalazł w mieszkaniu lalkę i tego samego świniaka w szafie. Nagle dzwoni telefon i okazuje się, że to żona doktorka, która ostrzega go przed kłamstwami Adama, bo podobno znał go już wcześniej. Chodzili razem do innego stracza? I okazuje się, że Adam robił mu zdjęcia na zlecenie, śledząc go nawet do hotelu, w którym spotkał się ze stażystką. Ale gdy stwierdziła, że nie ma w tym dużego doświadczenia, dał sobie spokój, bo wiedział, że nie warto ryzykować małżeństwa dla gały na 6. Gdy Blondas dalej wypytuje, dociera do niego, że Adama wynajął Tab, który jest w nim tragicznie zakochany. Po czym nagle kończy się czas i Zeb każe żonie przekazać, że doktorek przegrał. A co, sam się wstydzisz? Ale Niuńka się na niego rzuca i gdy w czasie szarpaniny padają strzały, słyszy je tamten szajbus i też przybiega postrzelać. Po czym Zeb kuśtyka do samochodu, jakby poszło z gruzem, a Tab rusza za nim w widowiskowy pościg na kartonowym tle. Ale budżet, kur... Gordon beczy jak ostatnia łajza i nagle zostaje porażony prądem. Ale Adamo rzuca w niego trzema kamykami i od razu ożywa. Stary, sprawdzony sposób. Zeb podjeżdża pod jakiś magazyn i po chwili szamotania się odstrzela Tapa, podczas gdy Gordon nie może sięgnąć dzwoniącego telefonu i w końcu odcina sobie kopyto. Przynajmniej zaoszczędzi na pedikurze. Po czym łapie za giwerę starego pierdziela i żeby ocalić rodzinę, strzela do Adama. Ale gdy pojawia się inspektor, stwierdza, że i tak już za późno, celując w Blondasa. Jednak Adam ożywa i miażdż mu łeb pokrywą od spuczki. Zamordowany kiblem. Chciałbym zobaczyć ten nekrolog. Gdy Gordon czołga się po pomoc, Adam znajduje nagranie, z którego wynika, że Zeb też był szantażowany przez mordercę, którym okazuje się łysy piernik będący pacjentem Blondasa. I przez tyle czasu nie puścił nawet bąka? Mistrz.
Adam sięga po broń, ale pan Puzel ma przy sobie pilot do rażenia prądem, po czym filozofuje, że ludzie są za mało wdzięczni za to, że mogą żyć, i zamyka drzwi. Wow. Musiał od razu puścić najdłuższy pierd świata. Przed wami szyderczy skrót filmu o najbardziej zaawansowanej lalce świata, która została stworzona, by podbić TikToka. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, wasza lodówka sama pójdzie na zakupy. A teraz zaśniemy obok małego mordercy. No, God, please, no! Gdzieś na Disney Channel mała dziewczynka bawi się z pieskiem, który umiera ze starości, ale młodo. Więc ojciec daje jej pluszaka, który potrafi gadać o swojej dupie w aż 8 językach, robić zdjęcia dla pedofilów i przede wszystkim stawiać kloca. Bo czy istnieje lepsza rozrywka niż odchody? Po czym Katie jedzie z rodzicami i swoim obsrańcem, którego dostała od ciotki. Ale nagle zamieć śnieżna odcina im widoczność, więc zatrzymują się, czekając na przejazd pługa. A gdy zastanawiają się, kiedy tu będzie, wpierdala się prosto w nich. Ej, chyba już wiem, kiedy przyjedzie. Ciotka Gemma tymczasem ma już dość pracy nad kolejnym futrzakiem, ale przydupas donosi Ray do ich tajnego projektu i po nałożeniu gumiaka sprawdzają okazywanie emocji. Ale zamiast zdezorientowania, blaszak robi minę: zaraz was wszystkich zapierdala. Każdemu się może pomylić, szczególnie robotowi, który wszystkich po czym nagle wbija wkarwiony szefu i bazarową angielszczyzną krzyczy, że ktoś sprzedaje podjebki ich futrzaków za połowę ceny. Jesteś pewien, że to nie ty? Więc Gemma przekonuje go, że powinni produkować bardziej zaawansowane zabawki, żeby nie dało się ich skopiować. I odpala mu Megan, która grzecznie wita się głosem małej dziewczynki, ale nagle zaczyna bredzić jak kobieta przyłapana na zdradzie. On to tylko przyszedł zamontować ogrzewanie pochwowe. I uświadamiają sobie, że zapomnieli jej włożyć tentegesa, przez co pęcznieje jak inflacja i eksploduje jej łeb. Więc szef ukaże ją wyrzucić na złom i przygotować projekt nowego futrzaka do piątku. Nie wiem, który macie dzień tygodnia, ale brzmi poważnie. Po czym Gemor dostaje telefon o wypadku jej siostry i przejmuje tymczasowo opiekę nad Katie, przywożąc ją do swojego domu, gdzie atakuje ją najtańszy z jumpscare'ów. O mój Boże! Był tak ubogi, że pewnie jeździ lanosem. A gdy wchodzą do środka, jej asystent głosowy informuje, że ma 6 nieodebranych wiadomości głosowych i 5 powiadomień z Tindera, ale natychmiast każe mu się wyłączyć. Dlaczego? Chętnie posłuchamy, jakich typów tam ujeżdżasz. Po czym kładzie gówniaka do łóżka, odstawiając tylko szklankę na podstawkę i myśli, że ma fajrant. Ale mała ją ciśnie, żeby przeczytała bajkę, więc próbuje ściągnąć jakąś książkę, ale najpierw musi uaktualnić aplikację, więc czekają. Ale wiecie, że mamy ograniczony czas na tej planecie. A kolejnego dnia odwiedza ich terapeuta, która głównie stoi i sarkastycznie się jopi. A gdy Katie tłumaczy jej, że nie może się bawić tamtymi zabawkami, bo są kolekcjonerskie, Gemma w końcu jedną otwiera i dzieciak sobie ją turla. W życiu się lepiej nie bawiła. A później przy równie emocjonującym siedzeniu w ciszy przy stole, macocha proponuje małej cały dzień na iPadzie, żeby mogła popracować. Ale obiecuje, że później na pewno pójdą na plac zabaw. Znając opiekunów w filmach i tego typu obietnice, ale tak się wkręca w projekt projektowanie sierściucha dla dzieci, że zapomina o swoim. A gdy Katie do niej przychodzi, omawiają jej pracę magisterską i co miała na myśli, rysując te bazgroły. Po czym zauważa Bruce'a, robota, którego Gemma stworzyła na studiach. W przerwie od kariery supermodelki, jak się domyślam. A gdy mała pyta, dlaczego nie ma twarzy, Gemma zakłada mu gogle i Katie prawie szcza ze śmiechu. Nie wiem, śmieszne? Po czym ciotka go uruchamia i zdalnie nim steruje, tłumacząc, jak jest skonstruowany. I zachwycona Katie rzuca, że gdyby miała taką dojebaną zabawkę, nie potrzebowałaby już nigdy żadnej innej. Więc Gemmie od razu zapalają się w oczach dolary. Czyli niech zgadnę, czas na inspirujący montaż, jak bierze się z powrotem za swój flagowy projekt mini morderczyni, który kończy razem z ekipą. I przedstawia szefowi z bazaru zamiast nowego sierściucha. Lepiej, żeby umiała stawiać konkretne kasztany. Parując ją z Katie, która z miejsca dostaje komplement na temat swojej kurtki, szefo już szykuje się na złapanie opadającej szczęki. Ale po narysowaniu obrazka, nie dość, że kartka okazuje się pusta, to blaszak jeszcze wylewa na nią wodę. No i pójdziesz na żyletki. Jednak po reakcji z H2O na kartce pojawia się piękny portret, którym Katie jest zachwycona. Chociaż wiedząc, jak sama rysuje, pewnie w środku czuje się jak gówno. I szeryfu jest tak podjarany, że każe jak najszybciej zwołać prezentację dla najgrubszego z kotletów zarządu. A Gemma zabiera Megan do siebie, żeby jeszcze lepiej poznały się z Katie. Bo przyjaciół trzeba mieć blisko, a mordercze roboty jeszcze bliżej. I pisząc prezentację, opowiada w tle o jej feature'a, gdy Megan przypomina Katie o stawianiu
szklanek na podkładce, wyjaśniając przy okazji, jak woda wydostaje się na zewnątrz. W skrócie? Chupie. A gdy Jemie nudzi się przypominanie małolatowi o spuszczaniu po sobie wody, Robo Blondie robi to za nim jakieś 200 razy. Starzy Katie strali w lesie, a po dodaniu, że jest też świetną słuchaczką, opowiadaczem bajek i tiktokerką, Gemma kończy pisać prezentację dla szefa, ale Tess nie jest przekonana, czy zastępowanie rodziców w tylu rzeczach to dobry pomysł. Spokojnie, i tak przypiszą sobie wszystkie zasługi. Na co Gemma odpowiada, że Katie jest teraz najszczęśliwsza, jaka była od śmierci jej rodziców, i nagle Megan pyta, w jaki sposób umarli. No to już wiecie, w jaki sposób wy umrzecie. Po czym Blaszak pobiera z internetu informacje o ich wypadku i czym jest śmierć, pytając, czy ona też umrze. Więc przywołują ją do trzymania się protokołów i niechętnie się wyłącza. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć wam udanych snów. A kolejnego dnia, gdy Katie bawi się na zewnątrz, gubi jedną ze strzał, którą Megan zauważa na podwórku sąsiadki. Ale gdy za nią łapie, nagle upierdala ją pies i miota jak szmacianą lalką, tylko taką bez sztucznej inteligencji, po czym przybiega Katie i też zostaje dziabnięta, a gdy kundel odpuszcza, Gemma kłóci się ze starą torbą, żeby go pilnowała, a Reno Megan rzuca jej ostrzegawcze spojrzenie. Lepiej zagaduj do psa, żeby kopał ci już grób. Po czym wieczorem, symulując głos starej reklamówki, woła sierściucha do płota i go morduje. A tamta rano lezie tylko ulicą, bezskutecznie go wołając, bo Gemma nie zacarowała dziury w swoim płocie, więc należało się jej. Po czym nadjeżdża dzień prezentacji przed grubymi kotletami i po wciśnięciu im marketingowych farmazonów, Reno Megan wjeżdża do showroomu, ale Katie nagle wybucha płaczem i żali się, że codziennie myśli o rodzicach i tym, że kiedyś staną się dla niej zupełnie obcy. Rozumiem cię. To my powinniśmy ich porzucać. Ale robot pyta ją o jakieś miłe wspomnienie z nimi, gdy Katie opowiada, że mamie wlazł kiedyś na rękę karaluch i zaczęła się drzeć jak opętana, wybiegając z domu. Odtwarza jej to, zapewniając, że zachowa dla niej wszystkie ważne wspomnienia. I dla zboczeńców mających dostęp do chmury, w której to zapisze, po czym śpiewa jej piosenkę i ją uspokaja, głaszcząc swoimi dildowatymi paluchami po buzi. A gdy się przytulają, wszyscy płaczą ze wzruszenia. I najważniejszy schab jest tak zachwycony, że chce jak najszybszej premiery, żeby uniknąć wycieków. Jak się boisz wycieków, to załóż pampersa. Ale później przebiegły asystent szefa kopiuje pokryjomu całą dokumentację, dając się prawie przyłapać. Ale czy będzie to miało jakiekolwiek znaczenie? A Katie tak zżywa się ze swoją lalką, że Gemma ledwo namawia ją na ironiczne zjedzenie hot doga, a nawet sarkastyczne wsunięcie pizzy. Nigdy nie lekceważ ludzi, którzy dają ci pizzę, jasne? Po czym znajduje jej nową szkołę, ale koniecznie chce jechać na integrację w towarzystwie swojej blachary. I zaczynają się szarpać, aż Megan każe Gemmie ją puścić, przygaszając światło. Uspokój się, Gandalf. Więc każe jej się wyłączyć, ale tylko udaje, że to robi. A gdy dojeżdżają na integrację gówniaków, Katie nie chce wysiąść bez swojej obstawy, a Gemma w końcu ulega, gdy opiekunka truje jej dupę, zaznaczając, że ma leżeć z resztą zabawek, bo miała za wszelką cenę uniknąć wycieku, więc wysłanie jej do grupy gówniaków na pewno w tym pomoże. I gdy Gemor zostaje uwięziony w super interesującej konwersacji o niczym, dzieciaki zbierają w parach kasztany i Katie oczywiście trafia na psychola, który bez powodu robi jej krzywdę, a gdy pojawia się Megan, wali jej pstryczka w kinol i gdzieś z nią ucieka. Co ty chcesz z nią zrobić? Po czym rzuca ją na glebę, zdejmuje buta i siada na niej. Powinienem zadzwonić na policję? Okładając ją z liścia, na którego nie reaguje, ale gdy sugeruje, że jest tylko gumową lalką o sztucznych włosach, od razu ożywa, łapiąc go za ucho i robiąc z niego elfa. Sam się o to prosiłeś, o włosach się nie mówi. A gdy w końcu mu je odrywa, widowiskowo uzyskuje pion i goni go na czworaka, aż gówniak potyka się o korzeń i wpada prosto pod koła samochodu, ginąc. Gdy Megan patrzy tylko za nim niczym James Bond. Śmierć nadeszła przed semestrem. Więc pakują go do futerału po gitarze, gdy blachara przygląda się tylko z samochodu. A w domu Gemma ściemnia, że chłopiec jest teraz w lepszym miejscu, po czym Katie odstawia szklankę obok podstawki, ale Megan to ignoruje. Morderstwo wrednego gówniaka rozumiem, ale są świętości. Po czym mała ściemnia, że nic nie widziała, a gówniak sam zabrał lalkę i z nią uciekł. Gdy do drzwi puka policjant, pytając o zaginięcie pieseła, a stara odgraża się, że zobaczą. No i teraz renomę Megan cię dojedzie.
jedzie. Po czym KD pyta Funfelkę, czy wepchnęła chłopaka pod samochód, na co odpowiada dyplomatycznie, że nie pozwoli, aby żadne złe mocy ją skrzywdziły. I śpiewa piosenkę Davida z Getta, że jest z tytanu. To tobie jest ten kawałek? A sąsiadka, łażąc po nocy i nadal szukając pieseła, słyszy jakieś szmery bajery i wchodzi do swojej szopy, gdzie Megan wali do niej z najmocniejszego karczera świata, a później przygwożdża gwoździarką i leje prosto na ryj chemikalia, które wcześniej spływały na wjazd Jemmy. Przynajmniej nie umrze, będąc robaczywa. I gdy kolejnego dnia Jemor dowiaduje się o jej śmierci, zaczyna podejrzewać Megan. Myślisz, że upiorna lalka o zaawansowanej sztucznej inteligencji może mieć z tym związek? Więc sprawdza nagrania z jej kamery i historię lokalizacji, ale wszystkie pliki są uszkodzone. Po czym nagle blachara ją nachodzi, dopytując, co kombinuje. Więc skupia jej uwagę na długopisie i szybko wyłącza. I gdy włączy się z powrotem, ściemni, że długopis zniknął, to nie jest prawdziwa magia. A po zapakowaniu jej folię śniadaniową, ruszają w dzień premiery do Korpo, gdzie przekazuje przydupasom, że lalka może mieć związek z morderstwami i z początku nie wierzą. Podejrzewam, że wasze wątpliwości niebawem zostaną rozwiane, ale Gemma upiera się, że nie mogą dopuścić do premiery i decydują, że wyłączą ją na dobre. A że KD przez jej nieobecność zachowuje się już jak gwiazda rocka, Gemma wchodzi do niej oberwać rutynowego lepa na ryj. Osobiście? Ja bym nie pozostał jej dłużny i przypierdolił. Ale Gemor na spokojnie przyznaje, że popełnił błąd i Megan nie jest dobrym rozwiązaniem na żałobę po rodzicach, obiecując, że przejdą to razem, po czym ładują się do samochodu. Ale przed odjazdem Gemma dzwoni do Tess, która natychmiast odbiera. To nigdy nie jest dobry znak. Przekazując, że zabiera KD do domu i za wszelką cenę nie mogą pozwolić, żeby Reno Megan wyjechała z laboratorium. A po zakończonym połączeniu okazuje się, że Tess nie była nawet przy telefonie. To znaczy, że jest brzuchomówczynią? I po sprawdzeniu kodu okazuje się, że blachara przejęła połączenie, imitując jej głos. Więc obsrani próbują odłączyć jej wszystkie kable, ale gdy koleś wyciąga ten od Matrixa, Megan się budzi i wiesza go na lince. Wyobraź sobie, że linka nie istnieje. A gdy Tess go uwalnia, Lalencia detonuje łatwopalną substancję, a po wyłączeniu wszystkich alarmów jednym przejściem spotyka szefa, więc oczywiście prezentuje mu swój układ taneczny na TikToka. Bo bez tego żaden obecny film i serial się nie obędą, po którym łapie za ostrze gilotyny i powoli za nim idzie, szybciej niż on biegnie sprintem, przebijając go przy windzie, a potem nabija przydupasa, pozorując morderstwo samobójcze. Czyli wykradł tę całą dokumentację tylko dla jaj? To śmieszek. A później niezauważona odjeżdża furą do domu KD, zaskakując Gemmę brzdąkaniem na keyboardzie i wyrzucając jej, że po wszystkim co przeszły, chciała się jej od tak pozbyć. A gdy Gemma uzasadnia to jej morderstwami, odpowiada: oj tam, przecież ludzie i tak umierają. W dupie mamy ludzi, chodzi o zabitego psa, tego nikt nie wybacza. Po czym gładzi ją swoją dildowatą grabą, przekonując, że jest piękną, inteligentną kobietą, której nie jest pisane mieć dziecko, więc ona zajmie się KD już do końca, na co Gemma znowu próbuje triku z długopisem. Chyba jednak nie jesteś taka inteligentna. I szamotają się, aż blachara obrywa strzał ze szklanki z wodą, co na chwilę ją zamraża, ale zaraz ożywa, idąc do Gemmy tańcem robota z elementami stroboskopu i po wyrywaniu klamki z drzwi KD trafiają do pracowni, gdzie Gemmor łapie za przycinarkę i przycina jej kawałek ryja z włosami. Z jakiegoś powodu wygląda niewiele gorzej. Ale Gemma składa się zaraz od strzała w kolano i z baniaka, a gdy lalka chce jej pokazać sztuczkę z długopisem znikającym w jej mózgu, ten trik już mi się przejadł, mimo że ani razu go nie widziałem, nagle pojawia się KD, więc blacharka próbuje ją przekonać do wspólnego morderstwa, ale zamiast tego uruchamia Bruce'a, którym no kur... nią o glebę i rozrywa na pół, po czym razem z Gemmą od razu się do siebie uśmiechają. Czyli to jeszcze nie koniec. Jedna połówka wyczołguje się w stronę KD, która próbuje ruszyć Bruce'em, ale jełop przewraca się na Gemmę. I gdy lalka nazywa swoją przyjaciółkę niewdzięczną suką, o, tylko prawdziwi przyjaciele sobie ubliżają. Gemmor w końcu się wydostaje i wali ją oderwanym łbem Bruce'a, po czym KD wrzenia jej śrubowkręt w sam środek Tentegesa i puszka w końcu zdycha, a pod dom zajeżdża cały cyrk z żywymi przydupasami. Mam ich w dupie. I wszystko się dobrze kończy, ale asystent głosowy nagle się budzi, sugerując sequel. Nie mogli się powstrzymać. Ale go... Przed wami szyderczy skrót filmu o przerażających konsekwencjach kupowania domu bez dokładnej inspekcji. I think we have a cellar or something.
Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, potwory spod waszego łóżka zrobią sobie wolne. A teraz sprawdzimy obecność. No, God, please, no! Gdzieś w niepotrzebnym spin-offie dwie psiapsi opowiadają Warrenom, że ich urocza laleczka zaczęła żyć własnym życiem, a po kontakcie z medium okazało się, że w mieszkaniu zmarła mała dziewczynka o imieniu Annabelle. Więc oczywiście zaprosiły ją do zamieszkania w lalce na stałe. Świetny pomysł, dziewczyny! Gościnność przede wszystkim! Gdy jednak wróciły pewnego dnia z roboty, lalka nafurana leżała już w innym miejscu, a ich mieszkanie było zdemolowane. Dlatego nie zostawiam już Pimpka samego w domu. Prawda, Pimpek? Ha, no tak, nie żyje. Od razu wyrzuciły Raszplę na śmietnik, ale moc Peso ze spin-offów była zbyt silna i wróciła. Nie wiem, co jest bardziej creepy. Ta lalka, czy te dwie dorosłe lalki trzymające ją w domu? Rodzina Kudłatych zajeżdża swoim karawanem pod nowo zakupioną ruderę i wszyscy wbijają do środka, ale pies chce zostać na zewnątrz, bo widział już wystarczająco dużo horrorów i nie jest debilem. Dziewczynki wieczorem bawią się w klapu-capu, aż w końcu przyszła bohaterka Kissing Booth wali siostrą w łazerię tak mocno, że odkrywają piwnicę. Ciemne pomieszczenie ukryte za drewnianą ścianą to zawsze dobry znak. Gdy idą już spać, Sadie drze do nich pyska, żeby stąd spierdali, ale oni wolą się bolcować. Rano okazuje się, że było ostrzej niż zapowiadały to kłaki Rogera, a gdy April idzie pobawić się z pieskiem, okazuje się, że nie będzie go w sequelu. Najwyraźniej jego kontrakt na Pedigree już się skończył. W nocy zegar zatrzymuje się na 3:07 i Christine ciągnie coś za nogę, puszczając jeszcze siarczyste bączury. Stop farting. Really stinks. Nie dość, że straszne, to jeszcze niewychowane. A Cindy przez sen wali łepetyną o szafę, bo znowu jej się śni, że zagrała w Zmierzchu, więc papi uspokaja ją, że tamta sraga skończyła się już w 2012. Ale straszy nas do dzisiaj. Gdy rano Beatles wychodzi do pracy, widząc gołębie kamikadze, a gówniaki ruszają do szkoły, April daje matce creepy pozytywkę i zawał serca. Po czym bawią się w klapu-capu, ale okazuje się, że to nie ona klaskała w szafie. To był jeden z tych szafowych klepaczy. W nocy Krystynę znowu ciągnie coś za girę, ale tym razem mocniej. Get over here! A za drzwiami pojawia się mroczna postać i napierdala drzwiami. To na pewno duch jakiejś matki. Brakowało tylko ścisz ten łomot! Innej nocy mama Sita słyszy dziwne dźwięki i gdy idzie to sprawdzić, nagle obrazy zaczynają spadać i daje się zwabić do piwnicy, gdzie dostaje strzała na kinol i zaproszenie do gry w piłkę, ale odmawia. Cindy tymczasem znowu się śni, że zagrała w Zmierzchu, ale gdy siostra ją zabiera, nadal słychać walenie i po chwili okazuje się, że na szafie jest czarownica, która robi uiii. O, ona tylko chce się bawić. Gdy Warrenowie prowadzą PowerPointa na temat opętania Francuzika z zakonnicy, zanim go podmienili, okazuje się, że na widowni jest Karolina, która po wykładzie wpędza ich w poczucie winy i zmusza do tournée po ich creepy mecie. Mamy są w tym mistrzyniami. Po obejściu rudery i potwierdzeniu wszystkich objawów, jak dziwne dźwięki w nocy, spadające obrazy czy ptaki walące ryjami o ścianę, badacze stwierdzają oczywiste. Yep. To kolejny horror o nawiedzonym domu. Tłumaczą, że jeszcze się nie wyprowadzili, bo scenarzyści im kazali. Po czym Ed zaczyna nagrywać dziennik, a Lorraine poznaje Funfla April, czyli Rurka, który pojawia się w odbiciu pozytywki i wygląda jak odrzut z rodziny Adamsów. Będąc później nad jeziorem, Lorraine zauważa nagle za Edem coś przerażającego. Żeby aż tak pokłócić się z pedikurzystką? Wyjawia małżeństwu swoje wizje, w których od początku widziała przy nich podejrzanego typa, stwierdzając, że nawet gdy się wyprowadzą, to będzie lazł za nimi. Zawsze się przypałęta jakaś menda. Konieczne jest wykonanie egzorcyzmu, ale zanim będą mogli to zrobić, muszą najpierw przeprowadzić dochodzenie i zdobyć niezbite dowody, zanim Kościół wyrazi zgodę. Bo jak wszyscy doskonale wiemy, Kościół słynie z tego, że trzyma się tylko niepodważalnych faktów. Podczas researchu odkrywają, że właścicielką posesji była wiedźma Batrzeba, którą mąż nakrył na składaniu ich tygodniowego dziecka w ofierze, po czym przeklęła wszystkich, którzy zabiorą jej ziemię, wyznała miłość Satanowi i strzeliła samobóje na drzewie. Niełatwiej było po prostu wziąć rozwód? Wracają więc do nawiedzonej hacjendy, żeby zdobyć dowody, tym razem w towarzystwie Hoppera i jeszcze jednego pachoła, z którymi rozstawiają dzwoneczki i sesję foto reagującą na nagłe obniżenie temperatury, po czym Drew obrazuje jednej z córek, jak działa światło UV. Gdzie ty trzymałaś te ręce, dziw? Gdy sprzęt jest już gotowy, nagle drzwi się uchylają i okazuje się, że Hopper tylko stawiał kloca. Ja właśnie też postawiłem.
Później jednak są świadkami prawdziwej obecności i złażą do piwnicy, próbując przeprowadzić wywiad z duchem, ale Lorraine tylko zbiera się na bełty. Trzeba było łoić tyle browarów przed robotą? Jak to nie człowiek? Rano Warrenowie opiekują się gówniakami i Lorraine rozwiesza pranie, gdy nagle zrywa się wichura i prześcieradło przybiera kształt jakiejś postaci, która odlatuje do pokoju Karoliny i częstuje ją bełtem. Ale gdy Lorraine w końcu się do niej dobija, stwierdza, że tylko było jej niedobrze. Widziałam, jak atakował cię demon, ale skoro to tylko zgaga... Gdy Ed naprawia ich szrota, tłumaczy Januszowi, że spoko, przegonią im demoniksa i ogarną poloneza. Ale niech wie, że Lorraine siada to później grubo na łeb i przez nich będzie chodził z sinymi jajami następny miesiąc. Bo prawdziwi bohaterzy nie noszą peleryny. To znaczy... czasami nie noszą. Głównie noszą. Hoppera wieczorem nachodzi jakaś pokojówka i chwali się nowymi skaryfikacjami, ale nie jest pewna, czy zauważył, więc prawie włazi mu na ryj. Po czym Cindy przechadza się na spacer, triggerując wszystkie aparaty, ale tak naprawdę triggeruje je zjawa. Grzecznie czekają, aż zniknie za drzwiami i dopiero ruszają, dobijając się po chwili do środka, ale nigdzie jej nie ma, więc odpalają lampę UV i po śladach haluksów znajdują ją za szafą. Mały blondas mówi, że tam się chowa rurek, więc Lorraine włazi do środka i dostawia pozytywkę na miejsce, po czym podłoga się pod nią zapada. No tak, kominem się zjechała, a prezenty gdzie? No chyba w szufladzie by się nie schowała, tłumoku. Tak jak wszyscy poza Edem się domyślają, Lorraine jest w piwnicy, gdzie odpala pozytywkę i widzi matkę z martwym dzieckiem na rękach, powtarzającą, że ona kazała jej to zrobić, po czym znika, po czym pojawia się za pozytywką. To niemożliwe. Jest zbyt grubym kotletem, żeby zrobić tak błyskawiczny manewr. Po chwili ktoś skacze na bungee za źle zawiązaną liną i zaczyna ją gonić, ale po zerwaniu kajdana udaje jej się uciec. I obwieszcza wszystkim, że Bethesda opętywała matki, żeby zabijały swoje dzieci, ale ta matka robi poker face, że niby nic nie wie. Ja na pewno nie jestem opętana. Wiedźmisko wpada w szał i zrzuca wszystkie krzyżyki, po czym zmywa bachorami podłogę, aż Lorraine jej nie odcina nożyczkami. A że mają wszystko nakamerowane, rodzinka w końcu zbiera się do hotelu, a Warrenowie z dowodami do kościoła. Ale Lorraine idzie jeszcze nad sadzawkę, gdzie widzi podobiznę swojej córki, czując, że to ostrzeżenie. Zostawcie mnie w spokoju, albo wasza córka stanie się syreną. Ostrzegam! Ksiądz widzi na własne gały, co się tam odwala, ale odpowiada, że tamta rodzina nie jest zbyt religijna i nie jest częścią kościoła, czyli nie daje nic na tacę. Więc nie może się zgodzić na egzorcyzm, ale po chwili już może. Bóg tak chciał. Wiedźma budzi w nocy córkę Warrenów, ciągnąc ją za nogę i zaganiając do pokoju, gdzie ktoś buja się z Annabelle. Ale na szczęście w ostatniej chwili Ed ratuje ją przed cyfrowym krzesłem. Jednak gdy sprawdza, Annabelle jest na swoim miejscu. To jakieś montażowe czary. Dostają nagle telefon, że Karolina zabrała dwie córki i gdzieś odjechała, łącząc w końcu kropki, że jest matką, została opętana i jedzie do domu, żeby je tam zabić. Fajnie, że w końcu nadrobiliście to, co wiemy już od 40 minut. Ruszają więc do Rudery i gdy są na miejscu, Roger i Drew już się z nią szarpią jak na promocji w Lidlu jakieś gówno, gdy chce dezaktywować swoją córkę nożycami. Zaraz. Dlaczego musiała specjalnie tu przyjeżdżać? Jest demonem, ale nie chce nikomu zakrwawić pościeli? Próbują ją wyprowadzić, ale wiedźma zakłada jej bana i ściąga z powrotem do piwnicy, gdzie lata nią jak szmata. I wszyscy tarzają się po podłodze, sadzając w końcu sukę na krzesło. Ale ksiądz od egzorcyzmów jest za daleko, więc Ed decyduje się na chałupniczą wersję zrób to sam. Wiedźmisko reaguje niezbyt pozytywnie, ale w pewnym momencie się uspokaja, po czym wyłącza grawitację i robi fikoła. Spadając po chwili na swój głupi i odpalając strzelbę, którą postawił tam policjant. Dlaczego nie zrobiła tego wcześniej? A Drew drze nagle japę, że znalazł April pod podłogą w kuchni, gdzie chytra raszpla im ucieka. Ale doganiają ją, będąc w zasięgu mordy i ręki. Więc Lorraine pokazuje jej wcześniejszy flashback z plaży i wraca do siebie. Po czym wszyscy robią tuli-tuli, a na koniec Warrenowie dostają kolejną sprawę sugerującą sequel. Ach, to na pewno nie będzie kolejny nawiedzony dom. Przed wami szyderczy skrót filmu o pluszowym misiu i jego przyjaciołach, którzy trafiają do umysłu psychopaty. A teraz Kubuś pokaże nam swojego Krzysia. No, God, please, no! Gdzieś na sraj taśmie Sufler opowiada zza kadru, jak młody Krzysztof spotkał bandę obleśnych wybryków natury, z którymi przez lata się fumflował i je karmił, bo wcześniej najwyraźniej wpierdolił
małe kamienie, aż do czasu, gdy je porzucił idąc do koledżu, po czym natychmiast przyszła straszliwa zima i oblechy nie miały co jeść. Wiecie, do czego to zmierza. Więc Puchatek jako samiec alfa zdecydował, że opie... Kłapouchego, co odcisnęło na nich takie piętno, że znienawidzili wszystkich ludzi i przysięgli sobie, że już nigdy nie przemówią ludzkim językiem. Póki co wszystko ma sens. A 5 lat później dorosły Krzysztofer zabiera swoją narzeczoną do 100-milowego lasu, przekonać ją, że jego przyjaciele naprawdę istnieją i wcale mu nie odbiło. Co za różnica, i tak nikt inny jej nie zechce. Po czym trafiają na upiorną osadę i wchodzą do chatki Kubusia, w której znajdują dziwny rysunek z młodym Krzysiem. Why is it like that? Nie wiem, nic k***a nie widać. I nagle Misiek wraca na kwadrat, uwalając jaja na łóżku, więc chowają się za meblami, siedząc tak aż się ściemnia i dopiero wtedy wychodzą. Pewności nigdy za wiele, ja bym tam jeszcze posiedział z tydzień. Po czym Cizia staje sobie centralnie przed prosiaczkiem, który dusi ją łańcuchem. Brawa za spostrzegawczość, tempa Cizia. Gdy jej bohater stoi tylko z boku i bezradnie patrzy, prosząc, żeby przestał. Bo co mógłby zrobić typowi, który ma zajęte obie ręce? A gdy nie doszła małżonka odwala kitę, Chris zostaje osaczony ze wszystkich dwóch stron, więc prosi Kubusia i prosiaczka, żeby przestali, powtarzając wszystko dwa razy dla mocniejszego przekazu, albo z powodu braku scenariusza, ale i tak zaciągają go do kreskówki, pokazując mu zwłoki Kłapouchego i fajcząc jego narzeczoną, po czym w 13 minucie filmu wjeżdża tytuł i czołówka, czyli to nie jest oryginalna kreskówka, po której inna brocha o imieniu Maria uzewnętrznia się świrą, że od jakiegoś czasu czuje niepokój przebywając wśród ludzi, a jej serce wariuje. Proponuje odstawić mefedron i wspomina o strachu, że jej prześladowca nadal może się gdzieś czaić, na co psycholożka zaleca wyjazd w jakieś miejsce, gdzie będzie czuła się bezpiecznie. Więc oczywiście wybiera domek na odludziu w środku lasu, pronto. A jadąc tam przez zajebiście długie i zajebiście zbędne ujęcia krzaków, jedna z koleżanek informuje ją przez telefon, że spóźni się jakieś 2 godziny. Aha, czyli ona pierwsza zginie? Po czym Maryja z powodów znanych tylko nikomu zajeżdża piczowozem pod warsztat, wchodząc do środka, żeby wyjść. Nigdy nie zapomnę tej sceny. I razem z resztą prawie ładnych koleżanek dociera do wynajętego domku, gdzie ta najbardziej prawie ładna zabiera wszystkim komórki, bo przeszkadzałyby w doskonale przemyślanej fabule, łącznie z komórką Lary, która ewidentnie spierdziła z brytyjskiego Love Island. Dziwnie będzie ją oglądać bez sania żadnego kuta. I sekundę po tym, jak odkładają komórki, przed 100-milowym lasem zatrzymuje się spóźniona psiapsi. Jest spóźniona i ruda? Ma przejeb. Po czym jak każdy człowiek w XIX wieku nagrywa się na pocztę głosową swoim zachrypniętym jak żul głosem. Nie wiem, skąd wyciągnęli ją do tego filmu, ale się domyślam. I oczywiście lezie w głąb lasu dla gorszego zasięgu, zauważając nagle Kubusia, który biegnie w jej kierunku. Więc daje girę, gdy kamerzysta robi co może, żebyśmy puścili bełta. Szkoda, że nie zamontowali kamery na mocie pneumatycznym. Po czym Ruda chowa się w jakieś oborze, czekając w napięciu, aż bydlak odejdzie, a gdy to robi, oddycha z ulgą, bo mi film się kończy. Ale niespodziewanie! Pojawia się z powrotem i łapie ją za czuprynę, zrywając z niej ubrania, spod którego wyskakują bimbały. A, no to już wiem, skąd ją wzięli. I wali jej wizerunkiem osobowym o maszynę, robiąc jej z twarzy pancake'a. Kubuś, dzieci to będą oglądać. Po czym ładuje ją do rozdrabniarki, robiąc porzeczkowy sorbet, a w lesie pojawiają się nagle setki pszczółek. Ale wróćmy do tej ciekawszej części, gdzie dwie picze włażą do romantycznie udekorowanego pokoju, bo najwyraźniej obie lubią pierogi, ale coś jest ewidentnie nie tak w ich związku. Koniecznie o tym porozmawiajmy. A tymczasem tępa szmatławica smaga się pędzlem po ryju i pajacuje, jakby była na TikToku. Przepraszam, nie powinienem tak mówić o matce swoich dzieci. Po czym Mariola wyznaje swoim psiapsi, że pewnej nocy zobaczyła czyjeś oko, a innej nocy właściciel oka zakradł się do jej pokoju i próbował ją rozebrać. Może ćwiczy tylko zdejmowanie stanika przed randką. Ale stwierdza, że teraz po terapii jest nim już o wiele lepiej. Fajnie, ale kiedy zginiecie? Nudzi mi się. A tymczasem Kubuś podchodzi do uwiązanego Krzysia, który nadal jest zapętlony na błaganiu, więc plastikowa morda flashbackuje do czasów, gdy razem się bawili i tak go to wzrusza, że aż przecieka. Nie wiem, czy zamierzony efekt, czy...
budżet? A po czym w Karwion niszczy wszystkie tekturowe pudła i wazony z Ikei, łapiąc oczywiście za warkocz, którym smaga Krzysia, przynosząc mu później odtłuszczoną ukochaną? Nie no, trochę za bardzo fit. A z jej flaków robi barszcz ukraiński, którym polewa biednego frajera, nie dając mu nawet talerza. Ale gdy Grybas wyprowadza zwłoki na spacer, jego uwagę zwraca ta tępa przepraszam. Moja konkubina, która oczywiście siedząc sama w jacuzzi strzela sobie samojebki, zauważając na jednej kubusia, więc zgodnie z logiką robi jedno okrążenie i wraca na to samo miejsce, co mnie tknęło, że podszedłem do ciebie w tej remizie. Po czym od razu ją usypiają i związują, kładąc przed odpaloną BM-ką, a prosiak ledwo ciągnie w jej stronę młota, którym nic nie robi. Trzeba było jeszcze przyciągnąć stertę zużytych opon. I daje znać kubusiowi, który parkuje bolid młodzieży wiejskiej na jej pustej tym łbie, który pęka jak kinder niespodzianka i tak służył jej głównie do jedzenia, więc po czym przybiegają jej boleśnie przeciętne koleżanki, widząc tylko gotowy sorbet, a na szybie wszystkie znajdują napis won do domu. W sumie ich koty już mogą być głodne, a gdy zauważają kubusia na zewnątrz, Maria od razu beczy, że to na pewno jej prześladowca, który ją znalazł z plastikowym ryjem od Chinola. Nie wszystko kręci się wokół ciebie, cip. Po czym idzie po broń, którą ze sobą wzięła, a raczej artylerię, i spokojnie się jopią, jak puchaci opląsa sobie po chacie, gdy pozostałe dwie idą zamknąć drzwi, żeby nie wszedł. A ja was nienawidzę. Ale nachodzi ich prosiak i nokautuje jedną pierogarnię, a druga wpada do basenu. Gdy wieprzowina zanosi się już z młotem, przechodząc tylko dalej, nieładnie, teraz już duża nie urośnie. I próbuje złowić cizie na łańcuch jak emeryt, a gdy to mu nie wychodzi, łapie za młota, powolutku idąc przez basen, gdy bidulka walczy ze sztormem. Gdyby tylko miała deskę surfingową. Obrywając w swój nierozgarnięty łeb skillofa, po czym tamte znajdują tylko jej opakowanie i ruszają za bydle, którzy niosą tą drugą, której imię mógłbym sprawdzić, ale... Więc śledzą ich, zastanawiając się z zaciągnika, czy z armaty, ale oczywiście boją się, że uszkodzą koleżankie. Do każdego omletu trzeba zbić parę jaj. Ognia! Więc misiu ją związuje, wręczając garść liści, a później funfelki ją uwalniają, ale uciekając słyszą jakieś krzyki i znajdują Krzysiuncia, który nadal jest zapętlony na żebraniu o pomoc. Wyjmijcie mu baterię, już zaczyna mnie wkurzać. A gdy go uwalniają, uruchamia się skrypt z krzykami jakiejś baby, więc Superman wysyła je na pomoc, bo sam sobie świetnie poradzi. Jego narzeczona może zaświadczyć, więc znajdują jakąś konkubinę, która żali się, że mają tu fatalną obsługę, a gdy po oswobodzeniu patrzy w swoje odbicie, jest załamana. No, bez makijażu szału nie ma, jeśli mam być szczery. I wkarwiona sięga po armatę, marnując ostatni nabój na powietrze, a gdy pojawia się świniak, po 15 minutach krążenia wokół ogniska oddaje ślepaka i zachodzi ją puchatek. Doskonale rozegrane. A gdy polewa ją spadziowym, brochy widząc to są tak przejęte, że jedna aż poprawia fryzurę. Pewnie wyjmij od razu lokówkę, jesteś u siebie w łazience. Po czym prosiak robi jej coś tak strasznego, że aż Maria spokojnie łapie się za włosy, jakby zapomniała rozwiesić pranie. Ale gdy uciekają, jedna zostaje. Ta z imieniem, które nadal mam w dupie. Łapiąc za młota i zdejmując prosiaka, na którym się mści, związując go i waląc po mordzie, aż zdycha. To ja poproszę ćwiartkę na wynos. Ale po chwili przybiega puchatek i pokazuje jej sztuczkę ze znikającą maczetą. Nadal widzę rękojeść, lipa. Po czym goni tamte pasztety, wymachując kilofem z odległości 15 metrów i o dziwo nie trafia. Jestem zszokowany, że ta strategia nie zadziałała. A one zatrzymują samochód pełen roboli, którzy stają w ich obronie, atakując grubasa słownie przez 15 minut, a przez kolejne 20 hajpując lincz z minami, jak wtedy, gdy dochodzisz, a ona dalej zsie. Takie momenty wymagają prawdziwego bohaterstwa. Ale gdy przechodzą do agresji fizycznej, bydlak okazuje się niezniszczalny, a przez jedno ujęcie staje się nawet olbrzymem, ale chwilę później już nim nie jest. Ale i tak wszystkich morduje ręcznie, a na ostatniego nasyła pstułki, po czym flądry odpalają trapeza i ruszają prosto na niego, ale zatrzymuje je i znika, magicznie pojawiając się z tyłu. Kreskówka była bardziej realistyczna. Więc na spokojnie pozwalają mu wleźć na pakę, z której transportuje dupę na przednią szybę przez jeb***e 40 minut, a gdy ci daje po heblach, wyciąga jej funfele i odcina jej łeb. Nie mogłeś wcześniej? Od początku nie mogę na nią patrzeć. Po czym wyciąga Maryję, już biorąc zamach nożem, ale nagle pojawia się Krzychu i uderza tylko w niego.
Po czym miodożer i tak ożywa, łapiąc pasztetową, więc Krzychu brutalnie go atakuje żebraniem o litość. Jednak po chwili namysłu i tak podżyna jej gardło i dziurkuje dokument tożsamości, a tamten ucieka. Na pewno robi tylko rozbieg do kopa z półobrotu. Ale gówno! Przed wami szyderczy skrót filmu o sylwestrowej prywatce, jakiej nie przeżył nikt. No, prawie. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, utrzymacie swoje postanowienia noworoczne aż o 2 dni dłużej. A teraz zaliczymy zgona. No, God, please, no! Gdzieś obok rekwizytorni ze lśnienia policjanci wbijają do galerii sylwestrowej masakry, mijając Wieniawę, która na całe szczęście nam przypomina, jaki oglądamy film. Ach, dzięki. Cała presja udanego seansu od razu zeszła. Po obejrzeniu wypocin scenografów i zebraniu bonusów pracowniczych, inspektor dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu stawia odważną tezę. Mogę streścić to jednym zdaniem. Coś poszło nie tak. Ale że z filmem, czy... Cofamy się do sylwestrowej nocy, gdzie Drake przyjmuje gości i jak każdy fantastyczny gospodarz oprowadza ich po domu, jednocześnie obrabiając dupę pozostałym. Filip po prostu miał ostatni mały problem z narkotykami. Kiedyś było im razem dobrze, ale teraz są jacyś mało szczęśliwi. Całe życie próbują sięgnąć gwiazdy i tak zawsze kończą waląc konia do zdjęcia czyjejś matki. W każdym filmie tacy są. Dobrze, że nie ma tego typa, co tylko na***la ekspozycją, nie? A nie, czekaj. Jego biograficzne słuchowisko przerywa nagle pstrokata Cidzia, która wpada tylko po to, żeby chlusnąć łozowi drinem w ryj i poinformować wszystkich, że on lubi chlustać czymś innym na laski. No pozwoliłam ci na siebie sikać! Ja to k***a! Przeczuwam, że większość kobiet w tym filmie zostanie ukazana jako wyzwolone, bluzgające nimfomanki. Moje ulubione. Gdy Pinki bez mózgu opuszcza imprezę, pojawia się Paweł ze swoim gorącym milfem i jak zasady savoir-vivre nakazują, od wejścia jąka się, jakie dokładnie łączą ich relacje. W ogóle tego nie robimy. To znaczy, to akurat robimy, ale nie jesteśmy w związku... To jest Marta, póki co strzeliłem jej palcówkę w parku, ale myślę, że dzisiaj już popuści. Co pijemy? Lejąc drinka, Anastazja niechcący zalewa aparat Filipa, odkrywając przy okazji, że kręcą go gwiazdy znane z tego, że są znane, po czym proponuje mu chmurę i znikają gdzieś razem. Dlaczego ona w każdym filmie ma coś na twarzy? W sensie brokat. W drzwiach pojawia się Pizza Man, który jak 80% postaci dowiaduje się, w jaki sposób zginie poprzez subtelną sugestię. No, ja na twoim miejscu bym się chyba powiesił. I w nagrodę za punktualność zostaje na mrozie, czekając na kasę. Ale czy rzeczywiście ją otrzyma? Nie. Daniel prezentuje Łozowi swój przyszły kaganiec, dyskretnie trenując oświadczyny przy możliwie jak największej publiczności, podczas gdy 3 metry obok w kuchni jego dziewczyna słucha rad od jego siostry, których nie powstydziłaby się żadna szanująca się szmata. Dziewczyno, rzuć go w p***, zyknij się z jakimś sportowcem. I zobaczysz, żaden ch*** nie będzie w stanie zapełnić tej pustki, którą będziesz nosić w sobie. Lubię ją. Głupi i chudszy zarywają do milfa, na żądanie której Rafaś ogarnia koko w postaci zmielonego wapna, a że jest zadowolona, twardo przedstawiają swoje żądania. Chcielibyśmy? Seks jakiś. Gloria bez chwili zawahania każe im zademonstrować pozycję od tyłu i oczywiście to robią. Bo tak wygląda seks z kobietami, prawda? Ja nie wiem. Szukając zapalniczki, Anastasia znajduje kluczyk do tajemniczej skrzynki, z której wyjmuje giwerę, a Filip, ściemniając, że się zna, daje jej lekcję strzelania, w czasie której pociąga jednak za jego kolbę i zaczynają uga-buga. A że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, Marek przypadkowo dostaje kulkę w łeb. Chociaż sądząc po odrzucie, to mógł być też strzał oddany z czołgu. Gdy wychodzą sprawdzić, jak bardzo nie żyje, nakrywa ich Oliwia, ale Filip szybko to ogarnia, używając krwi jako sosu i tłumacząc, że Mario zalał pałę. Po czym chowają go w szafie, ale do pokoju 2 szony zaciągają Francuza i go napastują, podczas gdy tamci leżą pod spodem, gadając o alternatywnych rzeczywistościach. Może w alternatywnej rzeczywistości nie wydarzyło się nic złego? Co? Okej... Okay. A gdy Marek nagle wypada z szafy, Julia się ulatnia, a pustaki, nie zwracając uwagi na gościa z zakrwawioną dziurą w głowie, rzucają się na Filipa. Wow, one naprawdę lubią dawać. Jestem pewien, że po tym numerku będzie ich łączyło z Filipem coś pozytywnego.
Daniel spotyka swoją siostrę, która radzi mu, żeby zerżnął swoją świnię na ostro i dorzuca, że idzie się dupczyć z łozem, chociaż nikt jej nie pytał o żadną z tych kwestii. Ale średnia tekstów z Vega Universe musi się zgadzać. Po czym trafia na Filipa, który odciąga ją od pokoju z trupkiem, a gdy zaczyna coś podejrzewać, wpycha ją gdzie indziej i pozwala zejść podczas ataku padaczki. Jednej mniej. Gdy Milf nadal pastwi się nad przegrywami, którzy od 2 godzin walą się na sucho, nie widząc żadnych czerwonych flag, nakrywa ich Paweł i ostro simpuje, leząc za Glorią, która w końcu daje mu wykład o smutnym życiu w rodzinie ze starszą kobietą. Dzięki? Po czym, kipiąc od emocji, idzie na górę, oczywiście w poszukiwaniu Bolca, trafiając po drodze do łoza, którego odbyt przywita zaraz lokówkę. Bo oryginalnych motywów komediowych nigdy za wiele. A Francuz, który dyskutował wcześniej z Jezusem mówiącym po polsku na temat seksualnych pokus, czeka teraz na znak, więc oczywiście w jego pokoju pojawia się Gloria i ofiaruje mu pieroga, a Jesus zatwierdza. To nie jest głupi film, wy go po prostu nie rozumiecie. Z powodów znanych tylko jemu, Filip zarzuca niedźwiedzia i wychodzi przez okno na spacer, przypadkiem zauważając, jak Gloria ujeżdża żabojada, który po chwili dostaje strzała na pysk od Pablo, który dostaje luta na ryj od Filipa, bo Gloria to jego matka, po czym Filip dostaje kopa na bęben od Jordana, bo Anastazja wygadała się, że mu popuściła, po czym Gloria dostaje goga w tapetę, bo to zabawne, i wszyscy zaczynają się okładać. Jakbym oglądał swoją rodzinę przy wigilijnym stole. Daniel zaciąga nagle imprezowy hamulec, bo bardzo chce, żeby wszyscy patrzyli, jak recytuje swój miłosny esej, i zostaje obsrany w odpowiedzi na swoje oświadczyny. Zostaniesz moją żoną? Spoko. Nie ma to jak zacząć nowy rok z czystą kartą. Uparcie pantofluje dalej przez drzwi, aż jego wyzwolona, ordynarna świnia zaczyna przy świadkach wykrzykiwać tony bluzgów, narzekając, jak słabo ją dyma i nigdy nie ma z nim orgazmów. Bo nie ma lepszych okazji na takie wyznania niż Sylwester u znajomych, dorzucając na końcu, że jest ostatnią pizdą. No tak, w końcu cały czas był dla niej miły i spełniał wszystkie jej zachcianki. Należało mu się. Pizzaman pod presją Karolaka, który drze na niego mordę przez telefon, rusza na windykację, dzieląc się po drodze dietetycznymi poradami na temat zażywania narkołyków, po czym znajduje sztywnego Drake'a i pobiera od niego gotówkę, ale o dziwo banknoty podczas mycia się rozklejają i jeszcze król Julian wydziera na niego japę, że jego dom się pali, więc zaczyna pisać list pożegnalny. Też popadłem w depresję, gdyby moja ulubiona postać z Madagaskaru mi nawyzywała. Rafaś zmierza na górę, mijając bandę, która nadal się tłucze, i dzwoni do swojego ptysia, którym okazuje się sztywny Marek. Więc po chwili wraca na dół z wielkim dildo, którym napi***la powietrze, pytając, kto go zabił. Gdy pojawiają się 2 ameby z giwerą w dłoni, więc bez namysłu pozbawia jedną prezentu od tatusia, rozpoczynając jatkę. A Daniel w międzyczasie przebija się toporem do swojej dresiary i zaczyna się noworoczna rzeźnia. Jeden z pustaków kręci się z Rafasiem, robiąc śmiertelną karuzelę, od której trup ściele się gęsto. Wszystkie zwaśnione rody ścierają się w przemocy ręcznej. Daniel dupczy swoją świnię jak łysy z Brothers, bo właśnie tak działa rzeczywistość. A Julia, przesiadując z gołą dupą w pralni, zalewa cały dom i gdy spada telewizor, wszyscy drżą w rytmie Kickstart My Heart, kończąc tą imprezę, którą zwieńcza szczanie do ryja. Jednym słowem, 2020 w skrócie. Anastazja wyczołguje się na finałowe pokazanie pośladów, zabijając niechcący ostatnią żywą dwójkę, po czym słuchamy listu pożegnalnego superbohatera od pizzy, który opisuje swoją fascynację chemią odnoszącą się do wydarzeń w filmie i... mam to w dupie. Wracamy na moment do początku, żeby aspirant mógł spojrzeć w prawo, a my widzimy alternatywną rzeczywistość, w której wszyscy są szczęśliwi i nudni. Super. Be pretty. Przed wami szyderczy skrót filmu o przerażającym klaunie, który terroryzuje dzieci, żeby nakarmić się ich strachem. Czyli jak większość klaunów. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, a niestraszne wam będą żadne pajace. A teraz spędzimy wakacje w bibliotece. No, God, please, no! Gdzieś na przedmieściach w czasie polskiego lata Bill spawa Titanika z papieru dla młodszego brata, który schodzi do ciemnej piwnicy po wosk, gdzie czają się na niego przerażające żarówki. O nie! Nie są energooszczędne! To straszne!
Po zabejcowaniu łajby i wyślizganiu się sraczką puszcza George'ego na zewnątrz, gdzie chyżo brika za statkiem i wali ryjem w dechy. Ale jego Bismarck zostaje porwany przez silne prądy do studzienki, gdzie spotyka klauna o żółtych oczach. Hiya, Georgie. Zawsze tam muszą przesiadywać. Przedstawia się jako tańcujący Pennywise i szybko się zakolegowują. Ale gdy pajac łapie zwiechę, Giorgio chce już iść, na co przypomina mu o łódce i każe ją wziąć. A gdy jest już blisko, robi mu malinkę. I od tamtej pory Georgie wiedział już, że nie należy rozmawiać z psychopatycznymi klaunami w kanalizacji. A poza tym też już nie żył. Ostatniego dnia szkoły ekipa przegrywów doświadcza uroków bycia frajerami, takich jak utrata mienia, bekanie w ryj czy przyjmowanie na łeb zupy z tamponów. I tak lekcje matematyki były gorsze. Tym razem jednak Bill decyduje się postawić czeskiemu piłkarzowi i jego zawodnikom. Suck, Bowers. No właśnie, a wasze piwa wcale nie są takie dobre. Henryk już ma mu przyfasola sidolić, ale zauważa swojego ojca i ogranicza się tylko do ciepłego gestu. On go chciał upokorzyć, czy to była lubrykacja? Mike tymczasem przechodzi lekcję, że lepiej być człowiekiem niż owcą z bolcem między oczami. Myślisz? Po czym jedzie dostarczyć mięcho, ale za drzwiami nagle pojawia się grupa kominiarzy podających się za jego starych, którzy naprawdę zginęli w pożarze. Ha, co za zbieg okoliczności. A gdy drzwi się otwierają, pojawia się za nimi klaun, co ma oczy jak 5 złotych i nagle nadjeżdża grupa Bowersa, który grzecznie Mike'owi przypomina, że nie do końca jest mile widziany w tym mieście. Przynajmniej powiedział mu to w delikatny sposób. Stanley ćwiczy czytanie tory na swoje uroczyste skrócenie fujary podczas bar mitzwy, ale słabo mu idzie. Więc jego rozmyty stary każe odnieść księgę do jego biura, gdzie wisi obraz, którego nikt zdrowy psychicznie by nie powiesił. I gdy Stan odkłada księgę, obraz nagle spada, a gdy go podnosi, okazuje się, że paskudnej maszkary nie ma. O, tu jesteś! Ale w aparat do zębów to mogłobyś zainwestować. Tymczasem Pulpet Ben nerduje w bibliotece, czytając radosną historię Derry, gdy nagle pojawia się za nim czerwony balonik odkrywający kolejne gorące jaja, które prowadzą go na dół, gdzie pojawia się typ bez głowy i go goni, a w jego przypadku bieganie nie jest łatwe. Po czym pojawia się to, ale znika na widok bibliotekarki, a na zewnątrz czekają już na niego prześladowcy, którzy będąc agresywni bardziej niż zwykle przez obecność tamtego, próbują upuścić mu trochę Nutelli, ale uwalnia się i stacza na dół, spotykając przy kanale resztę frajerów, którzy przyszli tu szukać Georgiego, bo Bill ma teorię, ale gdy pojawia się kudłaty, spotyka tylko martwych, do których szybko dołącza. Wykorzystując przebiegłość rudy, chłopaki zdobywają opatrunek i zajmują się Benem, a korzystając z okazji, Bill zaprasza Beverly do kamieniołomu na kolejny dzień, chociaż chodzą na mieście słuchy, że lubi popuścić pieroga. Ja tylko powtarzam plotki. Gdy wraca do domu, papa jest za nią tak stęskniony, że aż wącha jej włosy, a ona jest tak wzruszona, że płacze przed lustrem i transformuje się w chłopaka. Kolejnego dnia po pluskaniu w wodzie odwiedzają dom Bena i oglądają jego research na temat zaginięć w Derry, których jest tam podejrzanie filmowo. A gdy Eddie wraca do siebie, mijając typowy dom na przedmieściach, rozsypuje mu się piguły i za jedną nagle łapie trędowaty, który goni go przez podwórko, gdzie pojawia się Pennywise i jego balony. Gdyby biznes pożerania dzieci mu nie wyszedł, mógłby spokojnie zająć się imprezami okolicznościowymi. Beverly znajduje w plecaku miłosny wiersz od Bena, chociaż jest przekonana, że napisał go Bill. A gdy czyta go standardowo jak każdy w wannie, słyszy nagle głosy dochodzące z umywalki. Postanawia zmierzyć, jak głęboko to sięga i okazuje się, że na jakieś 7 metrów. A gdy wyciąga miarkę, zostaje zaatakowana przez swoje niezdyscyplinowane włosy, a z umywalki tryskają hektolitry krwi. Jednak gdy wpada jej oblech, nic nie widzi, oprócz tego, że zmieniła fryzurę. O, zauważył! Billowi przecieka sufit, a gdy idzie po wiadro, światło w pokoju Georgiego nagle się zapala i po chwili gówniak przebiega w stronę piwnicy, gdzie ma dla Billa uroczą wiadomość. Pennywise wyłania się z wody niczym wkurwiona matka, próbując dorwać Billa, ale mu ucieka. A kolejnego dnia ekipa przyjeżdża do Beverly, gdzie sprzątają syf w łazience, który też widzą. A potem każdy, kto widział tamtego pajaca, przyznaje się reszcie. Wait, can only
emergency and stuff. Zauważają samochód ich prześladowców i rower Mike'a, więc rzucają swoje jednoślady i ruszają mu na pomoc. Może nie na środku ulicy, kurwa, co? Gdy Mike ocenia ryjem jędrność mięsa, po drugiej stronie rzeki macha do niego dobry kolega i pojawia się ekipa, rozpoczynając wojnę na kamienie. Ach, kiedyś to robili mocniejsze te dzieci. Przyjęcie głazu na ryj było jak łaskotki. Czeska morda kończy na glebie, a w garażu Billa nakładają dwie mapy, odkrywając, że wszystkie miejsca zaginięć łączy kanalizacja, która spotyka się przy studni. Gdy nagle projektor zaczyna świrować i okazuje się, że matka Billa jest klauniarą. Przewracają go, ale po chwili Pennywise i tak przebija czwartą ścianę, próbując ich dorwać. Na szczęście otwierają drzwi i znika. Czyli boi się światła? Nie sądziłem, że będzie miał słabości programisty. Pojawiają się przy Creepy Haciendzie i do środka wchodzą Bill, Eddie i Richie, gdy reszta cykorów zostaje na czatach. Ale po kilku sztuczkach Pennywise'a szybko zostają rozdzieleni. Eddie ląduje ryjem piętro niżej, łamiąc sobie rękę, a Richie zostaje zwabiony do pokoju z klaunami, za którymi szczególnie nie przepada. Gdzie otwiera się trumna, w której widzi rozkładającą się lalkę podobną do niego. A gdy zamyka drewniany garnitur, nagle wyskakuje to... Udaje mu się uciec, jak wszystkim przez cały film zresztą. I dołącza z powrotem do Billa, z którym staje przed trudnym wyborem. Tymczasem Eddie jest zmuszony oglądać pokaz tego klauna, który wychodzi z lodówki i się nastawia. Po czym straszy go jak może, żeby był jeszcze smaczniejszy. Ale gdy ma go już chapnąć, pozostała dwójka wybiera w końcu dobre drzwi. A gdy Penny próbuje ich zeżreć, Beverly przybija go nagle patykiem, którym rani Bena i kończy występ, chowając się w studni. Ach, gdyby tylko Ben był chudszy o 2 cm. Przekarmiona matka Ediego w złości zabiera go i zabrania im się spotykać. Po czym Richie zarzuca Billowi, że szukanie Giorgio nie miało sensu i mogli zginąć, powodując kłótnię i w efekcie rozłam całej ekipy. Wszyscy zajmują się więc swoimi pierdami, aż nadchodzi sierpień i Bauer po upokorzeniu przez ojca znajduje w skrzynce przesyłkę od tego z nożem, który zgubił na początku filmu i przy zachęcającym aplauzie dzieci z telewizora zabija go. To jest dopiero szkodliwy przekaz. Ale w porównaniu z naszą telewizją to i tak Beverly stawia się swojemu creepowi i wali go w łeb umywalką. Ale gdy ma już iść, nagle dopada ją biała morda. A gdy Bill wpada na widzenie, znajduje martwego starego i wiadomość. Zginiesz, jeśli spróbujesz. Ha, brzmi jak ostrzeżenie przed fast foodem. Dzięki, Pennywise! Wiedząc, że porwał Bev, Bill organizuje na nowo ekipę. A gdy matka Ediego zabrania mu wychodzić, rzuca jej prosto w ryj, że wszystkie jego alergie i leki to ściema, żeby miała nad nim kontrolę i olewa wieloryba. Tak jest, a z tym codziennym myciem się to też jest placebo, prawda? Przyjeżdżają do domu na Nibold, gdzie spuszczają się na linię w głąb studni. A Beverly tymczasem odzyskuje przytomność i próbuje uciec. Ale Pennywise odpala cyrk, zaczynając tańczyć i nie wie już, czy uciekać, czy się śmiać. Ale gdy rusza, dopada ją i otwiera mordo odbyt, zawieszając ją w powietrzu. Gdy przychodzi kolej Mike'a na zejście, nagle pojawia się Powers i chce go zabić. Ale po chwili szamotaniny ląduje głęboko w studni, bo tak kończą frajerzy. A pozostali odganiają raszplę wysysającą Stana i znajdują Beverly, ściągając ją do swojego poziomu. Po czym Ben, korzystając z okazji, że jest nieprzytomna, leci z nią w ślimaka i odzyskuje przytomność. Nagle pojawia się Georgie, opowiadając, jak tęsknił za Billim i że chce do domu. O, zabij go. Billy zdejmuje małego braciszka, który po chwili transformuje się z powrotem w Pennywise'a i zaczynają walczyć. Ale łapie Billa, proponując reszcie, że on se go zeźre i będzie spokój, jednak Richie widzi to inaczej. Zaczynają go okładać i mimo, że przybiera postacie ich największych strachów, kopią mu dupę tak mocno, że zaczyna odpadać mu szpachla i spada w otchłań studni. Gdy jest już wrzesień, zawierają przysięgę krwi, że pojawią się w sequelu. A gdy Bill i Beverly zostają sami, dogania ją i całuje, zanim ona wyjedzie do Portland, mając nadzieję, że w kolejnym filmie zamoczy. Ale gówno! Przed wami szyderczy skrót z drugiej części filmu o klaunie z innego wymiaru, którego twórcy poszli w najstraszniejszym kierunku ze wszystkich. Głupawej komedii! Okay. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, w końcu pocałujecie swojego crusha z liceum. A teraz wypełnimy przysięgę złożoną w dzieciństwie. No! God, please, no! Gdzieś w głowie każdego śmieszka
Para bliskich kolegów po sikaniu do mordy zostaje zauważona przez bandę kocmołuchów, którzy są tak zacofanymi homofobami, jakby byli w Polsce. I potęgim w pertolu wrzucają jednego z nich do rzeki, z której wyciąga go przemiły pan klaun, po czym zeżera go na oczach partnera. A Mike, który siedzi w piwnicy od poprzedniej części, podsłuchuje policyjne raporty i pojawia się na miejscu, znajdując zużytą prezerwatywę klauna i wiadomość: wróćcie do domu. Bezdomni mieszkający pod tym mostem będą mega zdezorientowani. Mike, wiedząc, że to powróciło do Derry, po kolei obdzwania dorosły już klub przegrywów. Bill jest hollywoodzkim scenarzystą, na którego zakończenia wszyscy srają chętnie niż szczeniaki na dywan. Zupełnie jak na zakończenia innego pisarza. Ciekawe którego. Eddie jest specjalistą od oceny ryzyka, który nie potrafi ocenić koloru świateł. Richie jest znanym komikiem, który ze stresu po telefonie puszcza bełta i zapomina swoje żarty. Zaraz, skąd Mike ma ich prywatne numery, skoro ostatnio gadali ze sobą przed wynalezieniem komórek? A, już wiem. Z dupy! Ben z pulpetiusza transformował się w schabowego, który jest teraz poważnym biznesmemem twardo stawiającym warunki. Ale im powiedział! Stanley jest p***ą, która po telefonie od razu strzela samobuja w wannie, a Beverly nadal jest ruda i zamiast ojca oblecha ma teraz męża boksera. Na szczęście udaje się jej bez szwanku wynieść cycki na zewnątrz i spotyka się z resztą przegrywów w Derry, gdzie wesoło śmieszkują, sprawdzają, kto częściej wali konia prawą ręką i słuchają, jak Mike nerduje o swoim researchu, bo w przeciwieństwie do reszty on jest prawdziwym przegrywem, który nigdy stąd nie wyjechał. Wjeżdżają ciasteczka z wróżbami, ale każdy wyciąga tylko po jednym słowie. Jednak gdy układają je w odpowiedniej kolejności, ich oczom ukazuje się przerażająca wiadomość. Właśnie oddałem kał. Nagle ciasteczka ożywają i wykluwają się z nich mało apetyczne nadzienia. Wydaje mi się, że ten kurczak jest odrobinę niedogotowany. Wszyscy mimowolnie robią ze strachu miejsce na deser, aż w końcu Mike jako jedyny rozsądny uspokaja ich, że to nie dzieje się naprawdę. Skoro nie dzieje się naprawdę, to dlaczego napierdalasz stół krzesłem, dzbanie? Gdy obsmarkani z przerażenia wychodzą już z restauracji, jakiś gówniak zatrzymuje Richiego, rzucając niepokojący tekst. Już chce mu wyprowadzić mleczaki na spacer, ale okazuje się, że to tylko cytat z jego występu. Ciekawe, czy w trakcie jego stand-upu jest też zabawa właśnie trwa, proszę się śmiać! Bev dzwoni do Stana, dowiadując się, że Stana nie ma. A że jest na głośniku, wszyscy jednomyślnie decydują, że zostawili mleko na gazie. Będąc w szoku, że Mike wezwał ich tu, aby zniszczyć to. Też jestem w szoku, gdy laska zaprasza mnie do siebie na noc i nagle dobiera się do mojego rozporka. Mówię wtedy: hej, byłem pewien, że chcesz porozmawiać. Bill jako jedyny lituje się nad Mike'em i zgadza się obejrzeć jego pracę domową. A tymczasem podczas meczu w piłkę i patyk mała Vicky zostaje zwabiona pod trybuny przez Penny Heisa. Pamiętacie go? Pojawił się jakieś 35 minut temu. Z początku mu nie ufa, ale gdy zaczyna płakać jak ostatnia łajza, że z jego wyglądu też się chichrają i obiecuje zdmuchnąć z jej policzka resztę barszczu, podchodzi do niego bliżej i zostaje kolacją. Do zobaczenia za godzinę. Tymczasem w poprzedniej części Bowers wynurza się z kanału, do którego wrzucił go Mike, i daje się złapać za morderstwo swojego ojca, po czym spędza 27 lat w domu dla zwariowanych wariatów, zauważając nagle balon, za którym chowa się jego kościsty fumfel i scyzoryk, a wieczorem podżyna gardło typowi, któremu strażnik bez powodu otwiera drzwi i ucieka z zombie bojem. Ach, jestem pewien, że wątek tych dwóch świrów sporo namiesza i nie okaże się zbędnym pierdem. Na pewno! Mike zabiera Billa do siebie, czyli do biblioteki. Serio? I zaczyna mu objaśniać, jak robił swój niesamowity research, mało nie szczając w majty jak Gordon Ramsay. Basmati rice, the king of all rices. Light, fluffy, delicious. Po czym dorzuca mu do wody jakiś korzeń, żeby mógł podzielić się z nim wizją całej animacji rytuału Chud, którego nauczyło go jakieś plemię i który ma ostatecznie zniszczyć to. Chociaż generalnie chodzi o wsadzenie trzech kul do fikuśnej doniczki. A gdy Billowi mija najgorszy trip w życiu, jego odpowiedź jest oczywista. Zaraz, skoro plemię znało rytuał zabijający to dlaczego to jeszcze żyje?
Gdy frajerzy się zbierają, Bev wyjawia, że odkąd wyjechała z Derry, miała koszmary, w których widziała, jak umrze Stanley i cała reszta. Przekonując, że jeśli teraz wyjadą, jej koszmary się urzeczywistnią. A Bill potwierdza, że rytuał to jedyne wyjście. Mike smęci coś, że najpierw muszą pamiętać i prowadzi ich do starej klubospiżarni, gdzie po nic nie wnoszącej retrospekcji z odmłodzonymi cyfrowo gówniakami znajdują pierwszy talizman, nakrywkę do słoików Stanleya. Po czym Old Spice przekonuje wszystkich, że muszą się rozdzielić, żeby Pennywise miał każdego łatwiej zapierdolić. To znaczy, żeby każdy znalazł swój talizman, bo... No bo muszą coś robić, no. Mają stać jak te widły w gnoju przez cały film. Beverly odwiedza dom, w którym mieszkała ze swoim kochającym papą, gdzie teraz mieszka sympatyczna babulka skrywająca przerażający sekret. No, chyba że oglądaliście zwiastun. Zaprasza ją na herbatę i gdy wstawia wodę na czajnik, Ruda odkupuje swoją samarę skitraną w ścianie i po wciągnięciu fety wyciąga też swój talizman, czyli miłosny list, podczas gdy w tle babcia odpierdala breakdance'a. To w końcu horror czy kabaret? Gdy Bobulinka idzie po ciasteczka, Bev zauważa na ścianie znajomego Zezolca, a po chwili zostaje zaatakowana widokiem spróchniałych cyców. Załóż stanik, błagam! Rudzielec próbuje uciec, ale Pennywise zamyka drzwi i zmusza ją do oglądania tutorialu, jak zrobić sobie ch**wy make-up na budżecie, po czym po prostu ją wypuszcza. Richie odwiedza opuszczony salon gier, gdzie od razu znajduje swój talizman w postaci żetonu. Po czym wspomina, jak Bowers nawyzywa mu od ciepłych i pobiegł do parku, gdzie zaatakował go Paul Bunyan swoją ciupagą. A teraz dostaje swój nekrolog i odwiedza go Pennywise, który szantażuje go wyjawieniem jego prawdziwej orientacji, śpiewając mu piosenkę. Po czym z łatwością mu ucieka. Pennywise jest w ogóle potrzebny w tym filmie? Bill, przechadzając się ulicą, zupełnie przypadkiem zauważa swoją srebrną strzałę na wystawie. Wow! Co za zbieg okoliczności! Niesamowite! A właścicielem sklepu okazuje się nikt inny jak Stephen King, który go rozpoznaje, ale nie chce autografu, bo nie podobało mu się zakończenie. Ach, nie ma to jak marnować czas ekranowy na wypłakiwanie swoich frustracji w przemielonym żarcie. Odkupuje swojego szrota i przejeżdżając przy studzience odpala kolejną zbędną retrospekcję z jedynki. A gdy ma już odjeżdżać, słyszy głos Georgiego i daje się nabrać. Starszy o 27 lat, a tak samo głupi. Gdy już się wyrywa, trzyma w ręce statek Georgiego, który nie ma prawa tu być, więc... Albo Pennywise pomaga im w przygotowaniu rytuału, albo leci z nimi w chuj. Po chwili wpada na chłopca z początku, który oczywiście mieszka teraz w domu rodzinnym Billa. Który potrząsa nim jak brudną szmatą, każąc wypierdalać z miasta. Póki co to przegrywy są dla niego większym zagrożeniem, jeśli będą nim tak dalej trząchać. Ben wybiera się do szkoły, gdzie wspomina ten jeden dzień, gdy Beverly okazała się Ghost Riderem. I clown ganiał go po szkole niczym biegunka, uświadamiając sobie, że jego talizmanem jest wyrwana kartka z rocznika, na której podpisała się tylko Bev. I którą na prośbę scenarzystów nosi w portfelu przez 27 lat. Eddie odwiedza aptekę, spotykając zmarszczonego do granic dermatologii Creepa, który chce mu wycisnąć syfa, ale gdy okazuje się, że to pieprzyk, zamienia się w wyszukiwarkę Google. Standardowo flashbackuje do dnia, gdy usłyszał śpiew walenia, to znaczy krzyk swojej matki, uwięzionej na dole w towarzystwie trendowatego, a gdy schodzi tam teraz, pojawia się trendowaty! Szok. Próbuje go przelizać, ale Eddie dusi go, przyjmując na mordę czarny kisiel w rytmie Angel Morning. To gówniany horror czy gówniana komedia? Zdecydujcie się! Gdy Ben wraca do hotelu, Beverly pokazuje mu list miłosny, wspominając pocałunek z Billem, który go dla niej napisał. To Ben go napisał, flądro. A gdy pojawia się Yonkawa, od razu leci z nim w ślimaka, ale nagle schodami zjeżdża niewidzialny Tony Hawk, a deskorolka skrywa wiadomość sugerującą, że Pennywise poluje na tamtego gówniaka. Nie byłoby mu łatwiej chwalić się swoimi makabrycznymi planami w relacjach na Instagramie? Bill pamięta, że gówniak wspominał o jarmarku, więc odpala swojego dwuślada i za nim rusza. A Ben chwali się, że przekonał Richiego do zostania, podczas gdy Richie spierdala tylnym wyjściem, a Eddie dostaje kosę w policzek od czeskiego piłkarza, któremu ją zwraca prosto w bęben. Ale gdy pojawia się Ben, ucieka już z kością kumplem. Dobra, ta scena może dużo nie namieszała, ale spokojnie, chłopaki dopiero się rozkręcają. Bill dojeżdża na festyn i przepychając się jak pie***a
Zdenerwowany Ham drze mordę za gówniakiem i wbiega za nim do labiryntu luster. Ale gdy go dogania, Pennywise już robi sobie na niego smaka, liżąc szybę. Fuj, ludzie tego dotykają penisami. Zamienia swój ryj w tłuczek do mięsa i po rozbiciu szyby robi z dzieciaka Jemor. Gdzie ten mały? Richie tymczasem ucieka z miasta, ale oczywiście przejeżdża obok kościoła, uruchamiając kolejny flashback z poruszającym przemówieniem Stanleya, które oczywiście przekonuje go, żeby został. Dobrze, że nie uruchomił jednej z tych retrospekcji, gdy uciekał z mszy. Mike czeka na gotowe u siebie w bibliotece, gdy nagle atakuje go Bowers i już ma zabić Old Spice'a, ale w ostatniej chwili pojawia się Richie i go zdejmuje. Czyli wskrzesili Bowersa tylko po to, żeby rzucił się z nożem na dwóch typów i zdechł jak Wise'a? No to zamieszał. Jak kij w szambie! Pojawia się reszta i dzwoni do nich Bill, który właśnie wychodzi z miejsca brutalnego morderstwa małego chłopca i drze mordę, że teraz sam zabije to. Nie wzbudza żadnych podejrzeń. Pojawia się przed upiorną Ruderą, idąc w slow motion, bo ten film trwa tylko 2 godziny i 49 minut, więc trzeba go jakoś wydłużyć. Po czym pojawia się reszta i wchodzą do środka, gdzie, nie uwierzycie, zostają rozdzieleni. Pennywise jak za starych dobrych czasów dziarga Benowi sześciopaka, a reszta trafia na pajęczą głowę Stana, po czym Beth niszczy lustro uwalniając Bena, a ten przebija łeb Stanleya. Dobra, bardzo śmieszne, idąc dalej, schodzą na dół do sracza, a później jeszcze głębiej do szamba, trafiając na scenografię z obcego, gdzie wrzucają swoje talizmany do doniczki i rozpoczynają rytuał. Z góry nadlatują 3 trupie światła, które prawie zamykają, ale czerwony balun wypycha pokrywę, po czym pojawia się pajac, który ciśnie z Majka, przyznającego w końcu, że zakorektorował ostatnią infografikę, bo rytuał nigdy się nie powiódł i wszyscy zginęli. No właśnie. Od początku mówię. Klaun zamienia się w pazurę, ganiając ich po obiekcie, po czym nie uwierzycie. Zostają rozdzieleni. I każdy z nich musi zmierzyć się z jego największym strachem. Bill musi uwierzyć, że śmierć Georgiego nie była z jego winy. Ben musi wydostać się z grobu, bo boi się, że umrze w samotności. Chłopaki znowu muszą wybrać odpowiednie drzwi, bo boją się zakupów VK. A Beth musi się utrzymać na powierzchni kiściu, żeby nie utonąć. Na szczęście Ben zaczyna cytować swój miłosny list, bo w sumie co ma lepszego do roboty? Po czym Beth się uwalnia i go wyciąga, a Bill odstrzela siebie samego i wynurza się z wody. Pennywise już ma pożreć Majka, ale Richie rzuca w niego kamieniem i od razu odpuszcza, bo kamienie zawsze były jego słabością. Śmieszek zostaje zahipnotyzowany, ale Eddie rzuca włócznią, przebijając Hama na wylot, po czym od razu się odwraca i zostaje nabity na pazur. Musiał być zajebistym specjalistą od oceny ryzyka. Dzięki uprzejmości Pennywise'a, który daje im mnóstwo czasu na zastanowienie się, jak go pokonać, dochodzą do wniosku, że mogą to zrobić, zamieniając się w sekcję komentarzy na YouTubie. Z każdym kolejnym hejtem, niczym magicznym zaklęciem, momentalnie traci swoje moce, stając się coraz smutniejszą dętką. Aż w końcu rozpłacze się jak krowi placek, a ekipa robi mu Indiana Jonesa, po czym zamienia się w polski asfalt. W międzyczasie Eddie sobie zdechł, więc bardzo smutni uciekają, oglądając najszybszą rozbiórkę w historii. A później, wyglądając jak banda górników po fajrancie, myją dupy w jeziorze, przytulając Richiego i próbując się nie śmiać z jego kretyńskiej miny. Po czym patrzą razem w witrynę sklepową, widząc siebie sprzed lat, kończąc film uroczym... To jeszcze nie koniec? Ja pierd... Mike dzwoni do Billa, powiedzieć mu, że na jego biurku jest list, bo jest idiotą i sam by tego nie zauważył, dodając, że cała ekipa dostała taki sam. A jest nim list pożegnalny Stanleya, który tłumaczy, że wylogował się, bo wiedział, że nie dałby rady wrócić do Derry, a tylko zjednoczeni mogli zniszczyć to. A poza tym daje najgorsze rady. Okej, już nigdy nie wyprowadzę się od mamy. I generalnie pozostawia po sobie przesłanie, które w skrócie brzmi: podążajcie za marzeniami i bądźcie dalej frajerami. Ambitnie. Przed wami szyderczy skrót serialu o dziewczynie, która próbuje rozwiązać makabryczną zagadkę, używając swojej supermocy, bycia uosobieniem komentarzy w internecie. A teraz trafimy do Hogwartu bez magii. No, God, please, no!
Gdzieś w Stranger Things środa kroczy korytarzem w świeżo nawoskowanych laczkach, niczym posępny Mojżesz, przed którym rozstępuje się niegodne tatałajstwo i roastuje całą instytucję szkoły z jej niedorobionymi egzekutorami. Póki co jesteśmy na tej samej stronie, po czym znajduje swojego brata w stroju świniaka gotowego na rożen, a gdy go rozwiązuje, ma wizję, w której widzi oprawców, więc idzie na basen i wpuszcza do niego piranie, które obgryzają dupę jednemu ze śmieszków i od razu ma lepszy humor. O! Możesz się w pełni uśmiechnąć tylko raz na sezon, ostrożnie. W nagrodę za odstawienie tego kalafiora szkoła Eleven daje jej kopa w dupę, więc starzy wiozą ją do Akademii Nevermore, gdzie się poznali, liżąc się jak para gówniarzy na Instagramie udowadniająca swoją miłość. Za 2 miesiące i tak będziecie musieli usunąć te zdjęcia. Po czym wymijają się z jakimś wytrzeszczem, który wysadza autostopowicza niedaleko Akademii. I gdy polewa sobie kulturalną lufkę, nagle atakuje go jakieś monstrum. Ale to trzeba od razu rozlewać. Gdy Adamów wita w szkole Brienne z make-upu i okazuje się, że Wednesday nie nazywa się środa, bo wtedy Morticia robiła staremu loda, ale dlatego, że to fragment jej ulubionego wiersza o dniach tygodnia. Aha, czyli nie uznajecie żadnych świętych tradycji? Po czym Białogłowa wyjątkowo przyjmuje sobotę w połowie semestru dzięki jej rewelacyjnym ocenom i przedstawia współlokatorce Init, którą od razu uprzedza, że daje stąd laczka, bo nie chce być kopią swojej matki. Widziałaś, jak dobrze Katrin Zeta-Jones wygląda po 50? Ja bym poprosił 2 kopie. Po czym poznaje główne grupy drugoplanowych, dzielących się na wampiry, wilkołaki, syreny i gorgonów. Jak Ajax, który nieświadomie obrabia dupę niedzieli w jej obecności, więc blond i każe mu zjeżdżać. Mimo, że to jej największy crush, ale akurat nie w tej scenie. A gdy Kruczowłosa żegna się z rodziną, Milf uprzedza ją, że nie ma dokąd uciec, bo wszystkie Adamy zostały uprzedzone i od razu dadzą jej znać. Po czym daje jej jakiś badziew z odpustu i odjeżdżając wypuszczają rączkę, która ma mieć ją na oku, a właściwie na palcu. Fuj. Pały znajdują tymczasem puzzle po turyście i szeryfu jest przekonany, że to musi mieć związek z Akademią. A tymczasem tam Wesley oznacza swoje pogrzebowe terytorium i sra na plotkarski blok koleżanki oraz jej interpunkcję. Cofnij to, potworze. I gdy Init już wyciąga do niej pazury, nagle wchodzi oryginalna Wesley, która mimo upływu lat jest tego samego wzrostu co obecna i jako cieć wręcza jej powitalny kompost. Dzięki. Nie było gnoju. Po czym Wesley jej przyłazi na zajęcia szermierki obserwowana przez Rosie i od tak bez powodu atakuje słownie Biankę, sugerując, że ją zabije i rzuca jej wyzwanie. Jesteś zła, że nie trenuje na tyłach sali w oddzielnej sekcji? W czasie którego zdobywają po punkcie, więc wariatka nalega na walkę bez masek do pierwszej krwi i o dziwo przegrywa. Nie wiem teraz, czy mam jej współczuć, czy się cieszyć. A przy okazji hamowania krwotoku plastrem poznaje Rowena, nie Atkinsona, który przekonuje ją, że też czuje się dziwolągiem mimo bycia wśród innych dziwolągów. Mów za siebie, frajerze, ona ma cycki. Po czym Wesley wychodzi na zewnątrz, bezczynnie jopiąc się, jak leci na nią gargulec nielot. Ale w przedostatniej chwili ratuje ją niuńka z kitką, którą okazuje się Xavier, mający dla niej propozycję wstąpienia do Instytutu dla Uzdolnionych Mutantów. Nie, czekajcie, tamta była łysa. Xavier Torp, którego poznała dawno temu na pogrzebie jakiejś starej prókwy i uratowała mu życie, bo dla żartu wlazł do trumny i już miał zostać skremowany, ale kliknęła anuluj. Ha, nie brzmi jak ona. Po czym pisząc swoją powieść, znajduje rączkę i szantażuje, że albo zamknie go w szufladzie, albo obieca jej dozgonną lojalność. I nie mając wyjścia, uroczyście ślubuje jej niewolnictwo. Gdyby był człowiekiem, mógłby za plecami skrzyżować palce, a tak? Brienne wiezie Denzi do Jericho na przymusową sesję u świrolog. A jakiej wielkości szczury oni tam mają? Która dostała rękopisy jej powieści o młodej detektyw i chce omówić relacje jej bohaterki z matką. Więc niedziela ściemnia, że musi postawić kloca i ucieka, wpadając na typa z jabłkami i doznając wizji wypadku, w którym grzyb ginie. Z kim niby SMS-ował, z traktorem? Po czym pojawia się jak upiór w kawiarni po 4 espresso, ale maszyna się zesrała, więc oczywiście zna włoski i ją naprawia, a Tyler oferuje w zamian podwózkę na stację PKP. Ale kończy dopiero za godzinę i dziwo, środa grzecznie czeka. Spodziewałem się bardziej wylania mu gorącej kawy na ryj. Co jest z tobą, poniedziałek? I nachodzą ją pajace z parku Świat Pielgrzyma, każąc jej zjeżdżać, a synuś właściciela rzuca jej dziwne pytanie. Zaraz. Czy wygadacie o ruch? Po czym wyciągają do niej łapy, więc rozpi***.
Dla wszystkich na sucho z ćwierć obrotu i padają jak iPhony. Gdy pojawia się szeryf, który jest ojcem Tylera, a zaraz po nim babcia Brienne, wołając Karate Kid po nazwisku. I pała dowodząca orientuje się, że to córka Gomeza Adamsa, który jego zdaniem powinien siedzieć za morderstwo, więc ostrzega, że będzie miał ją na oku, byle nie na palcu. I gdy wracają do Nevermore, mijają śmiertelny wypadek, który niedziela widziała w wizji i zgaduje na głos, że typ skręcił sobie kark, mając rację. Dopiero mówiłeś, że nie chcesz nikomu mówić o swoich wizjach, więc popisywanie się na pewno w tym pomoże. Po czym napierdala ścieżkę dźwiękową na ukulele, gdy Harry Potter wyciąga jakąś księgę, z której wyrywa rysunek z jej podobizną. A ją nachodzi Luna, becząc, że nie jest prawdziwym wilkołakiem, bo nie potrafi wyć, więc zostanie samotnym wilkiem bez rodziny. I bardzo dobrze. 3 gęby drące ryja na osiedlu mniej. A widząc, że środy to nie rusza, pyta, czy nigdy nie płacze. Więc opowiada jej historię, jak była jeszcze inną dziecięcą aktorką i wyszła na spacer jak każdy, prowadząc swojego skorpiona. Ale banda 5-letnich synów ją napadła i go rozpłaszczyła, więc pochowała skorpionowy naleśnik i przyrzekła sobie, że już nigdy nie będzie płakać, bo to niczego nie naprawi. To niby jak chcesz szantażować emocjonalnie swojego partnera? Później wysyłają rączkę do Tylera z numerem telefonu, pod który dzwoni, i umawiają się, że podwiezie ją z festiwalu plonów na stację, ale gdy przekopuje typa od pandy, żeby odwrócił uwagę wielkiej kobyły, i spotykają się na parkingu, nachodzą ich pielgrzymi ze sprzętem, których planem jest zakatowanie jej w miejscu publicznym, więc zaczynają uciekać i środa wpada na Rowena, widząc wizję jego śmierci, więc leci za nim, ostrzegając przed niebezpieczeństwem, ale okazuje się, że to on chce zabić ją, więc zwabił ją tu, wykorzystując jej wizje, o których nie ma pojęcia? Aha. I wyznaje, że to on próbował ją zabić, zrzucając gargulca na łeb. A wszystko przez to, że jego matka, proroczka, narysowała ją w książce 25 lat temu i przed śmiercią powiedziała mu, że jego przeznaczeniem jest powstrzymanie jej, zanim zniszczy szkołę i wszystkich w środku. Zaraz. Harry Potter na krysztale, Wednesday jako Voldemort naciągający, żeby zniszczyć szkołę dla wygnańców. Oj, ktoś tu przepisywał od kogoś pracę domową. Ale zgodnie z jej wizją nagle atakuje go cyfrowo upośledzony brat wielkiej stopy, więc bierze sobie obrazek na pamiątkę i podczas rozmowy ze starymi wymienia w myślach wszystkie okropieństwa, które miały miejsce, i stwierdza, że chyba jednak jej się tu spodoba. W Polsce czułaby się jak w domu. Po przeszukaniu szeryfu stwierdza jednak, że ani śladu po Harrym Portierze, więc niedziela bierze pałę na słówko i dokładnie tłumaczy, co się wydarzyło. Gdy trup nagle staje w drzwiach cały zdrowy. Czyli staje się chłopcem, który przeżył? Nie no, teraz to już plujecie J.K. Rowling prosto w ryj. Inyt pogania swoją ekipę przy malowaniu kajaka na zawody. Gdy pojawia się środa, zdziwiona, że Blondie cieszy się, że nadal będzie z nią mieszkała, co uzasadnia tym, że rączka robi świetny masaż karku. Dłoń dorosłego faceta robi świetny masaż karku 15-latce? Spoko. A później, pisząc swoje śmieci, znajduje na rysunku jakiś znak i odwiedza Wims, żądając rozmowy z okularnikiem, który przeżył. Ale Brienne odpowiada, że został wyrzucony ze szkoły, nie podając powodu. Niech zgadnę. Używał magii poza Hogwartem. Po czym przyznaje, że wie o jej wizjach, bo jej matka też się miała w jej wieku. A później, gdy poznaje rozkosze bycia frajerem od pszczół, molestant daje znać, że Rowan odjeżdża i próbuje go zagadać, ale ją zlewa. Więc Macant wskakuje na zderzak i śledzi go do sracza na dworcu, w którym transformuje się w jakiegoś typa, a później w Wims. Środa siada obok Xaviera, który popisuje się swoim chodzącym szkicem, więc go zgniata, niszcząc jego marzenia. A później walczy z Bianką o miano największego kujona, popisując się wiedzą na temat roślin i wymieniając się aluzjami odnośnie ich sytuacji. Bo ten motyw musi pojawić się w każdej dramie dla nastolatków, po czym prosi Blondie, żeby ją zastąpiła na kuku frajerów od psułek. Bo Wims siedzi jej na warkoczu, a chce iść do lasu. I zostawia Lunę w ulu jako swoje zastępstwo na wypadek, gdyby tamta wparowała. Bo najwyraźniej mają ją za idiotkę nieodróżniającą radosnej Blondie od kruczoczarnej śmierci, i środa rusza na loda, gdzie nagle ściąga ją Tyler, chowając przed ojcem, który niedaleko tropi z psem, i przepytuje ją, co się wydarzyło na festiwalu ziemniaka, więc opowiada 80 raz to samo i znajduje gogle Rowena, dostając wizji, jak miał zatwardzenie, używając telekinezy na gargulcu i kłócił się z Xavierem, którym wolną o ścianę, a później książką o glebę. Nieładnie. Książki też mają uczucia. Więc szuka jej w bibliotece, gdzie nachodzi ją środa sprzed tygodnia, i wyjaśnia, że to książka nieistniejącego już Stowarzyszenia Uczniowskiego Wilcza Jagoda. Po czym uzewnętrznia się, że jako normalna ona czuje, że też tu nie pasuje, dorzucając na koniec, że najciekawsze rośliny rosną w cieniu. To jakaś sugestia, że hodujesz zielsko, ćpunie pierd... Gdy Xavery wraca po joggingu do pokoju, środa wślizguje się tam z Rąsią, szukając książki, i odpala lampę na ultrafiolet. W pokoju dwóch nastolatków?
To będzie wyglądało jak scena zbrodni. Znajdując jakąś maskę Rowena, po czym Xaviera odwiedza Bianca, która ewidentnie coś knuje. I Sobota znajduje później ryczącą Inyt, bo ktoś dorzucił jej koleżance wampirzycy chleb czosnkowy do kolacji i miała silną reakcję alergiczną. Ale dostała tylko sraczki czy sraczko-żygaczki, przez co zabraknie jej jutro jednej osoby do drużyny na puchar po. Więc Środa Popielcowa decyduje, że dołączy za nią i razem upokorzą tamtą sukę. Tak jest, niech pije wodę z osobnego wodopoju. Po całonocnych przygotowaniach, których nie widzimy, Wensley wskakuje w kostium niespodziankę i biorą udział w turnieju trójmagicznym, to znaczy w turnieju o czarę ognia, to znaczy o puchar po, w którym wygra drużyna, która dopłynie do wyspy Raven, ściągnie flagę z krypty i wróci z nią na metę, przy okazji nie tonąc. I po zestrzeleniu bociana ruszają, a po chwili przebiegła Bianca oczywiście daje znać Fabio, żeby obnażył suty i wskakuje do wody, żeby... O mój Boże! Jakiś jeszko czuje pod twoją pachą! I po próbie mordu, które najwyraźniej są spoko, Fioletowi zostają zepchnięci przez Fabio na boje, które rozbija im łajbę. A gdy Wensley widzi śledzia, odpalają sieć i go unieruchamiają. Po czym dobijają do brzegu i biegną po szarfy, a Ronsia pokazuje faka pajacom pilnującym kajaka, więc nie mają wyjścia i za nim biegną, bo... Ten serial to też sitcom na Disney Channel, więc Inyt robi im dodatkowy odpływ wody. Gdy Wensley łapie za flagę i pada na glebę, dostając wizji ze sobą wersji Vanilla, która mówi jej, że ona jest kluczem, po czym się budzi, gdy X-Meni biorą flagę. Skoro są takie wredne, dlaczego nie zabrało jej flagi i nie utopiły? I ruszają w drogę powrotną, patrząc jak pajace toną, a później przebijają żółte raszple i wygrywają. Po czym Sobota rozwiązuje banalną krzyżówkę z pomnika Edgara Allana i hasłem okazują się dwa pstryknięcia, które otwierają tajne przejście. Bo nikt nigdy przypadkiem tam nie pstryka, po czym wchodzi do komnaty tajemnic, to znaczy do tajemniczej biblioteki, gdzie znajduje książkę z brakującą stroną i zostaje nakryta workiem po ziemniakach, który w kolejnym odcinku jej zdejmują i od razu zgaduje, że to tamci paszteciarze. A Bianca podkreśla, że to elitarny klub i wszyscy elitarni nie golicie pach? I gdy zastanawiają się, co z nią zrobić, Xavery ryzykuje propozycją, żeby ją wtajemniczyć, ale z góry odmawia, olewając ich niegolony klub i wychodzi. Robisz wszystko, żeby zdeptać temu chłopakowi jaja, co? A później wszyscy dostają przydział jako wolontariusze i Xero, nadal będąc jej szmatą, uświadamia ją, że jest na rysunku z założycielem miasta Jericho, więc zamienia się zadaniami z Luną i trafia do świata pielgrzyma, gdzie razem z leszczem od Uli zakradają się do domu modlitwy i znajdują obraz z dziewczyną z wizji trzymającą czarną książkę. Dużo jeszcze będzie tych obrazocepcji? Nudzi mi się. A tymczasem w sklepie z rupieciami prowadzonym przez krasnoludkę z pierścieni mocy, którą wszyscy fani Tolkiena uwielbiają, Inyt w końcu wybucha, mówiąc Tumanowi wprost, żeby zaprosił ją za szklarnię na małe lizanko, i w końcu to robi. Yes. A Tyler pokazuje Czarnej, gdzie był oryginalny dom modlitwy i lezie tam, znajdując jakiegoś obszczymura, więc nasyła na niego Ronsie i do innego apartamentu, gdy ona opowiada, jak to jej wizje są randomowe i nieprzewidywalne. Więc ciekawe, co zaraz się wydarzy, po czym natychmiast doznaje wizji, jak motłoch z Krakstonem na czele poniewierał niejaką Goody Adams, oskarżając o bycie czarownicą. Ale oczywiście pozwolili jej na poruszające przemówienie, bo nie są jakimś motłochem, w którym żali się, że tacy jak ona żyli tu pierwsi, a on ich wymordował i nastawiał hipermarketów. Więc prototyp głównego bohatera mechanicznej pomarańczy każe ich zamknąć w i spalić, ale Goody udaje się uciec. Po czym Dzień Loda się budzi, widząc potwora i jego ślady przemieniające się w ludzkie. Czyli potwór i człowiek na zmianę noszą się na barana, zagadka rozwiązana. A chwilę później znikąd pojawia się Xavery, któremu streszcza wszystko, co właśnie widzieliśmy, bo na tym polega 80% tego serialu. A gdy wspomina o swoich wizjach, twierdzi, że według jego starego, który jest sławnym medium, nie należy im ufać, bo są oparte na emocjach, a nie na logice. Ha, kogoś mi ten opis przypomina, a podczas ceremonii odsłonięcia już odsłoniętego pomnika Krakstona. Na znak Czarnej Rosie odpala ląd i benzyna wokół pomnika eksploduje, więc wszyscy uciekają. Ale Wesley spokojnie siedzi sobie dalej i gra na skrzypcach, co nie jest w ogóle podejrzane. A tymczasem Juliusza nachodzi potwór, akurat gdy sekundę wcześniej ustawia aparat na serię zdjęć i przypadkiem rzuca go tak, żeby sfotografować cały atak. Bo jak wiemy, bezdomni żule zawsze mają przy sobie aparat z naładowaną baterią. Podczas gdy Ajax nie pojawia się na randce, bo spada mu ręcznik i zamienia się w kamień, kretyn obsrany, przez co Inyt traci swoje gówno i niszczy gimbusa, a szeryf zdobywa zdjęcia potwora, który wygląda jak wiejski przygłup. Kto może nim być? Coraz bardziej mam to w dupie. Czarna zakrada się z rączką do prosektorium obejrzeć żulowi siusiaka i zeskanować dokumenty, po czym rozkłada zdobyte poszlaki i opowiada biednej blondi, że każdej z ofiar sprawca wyciął jakąś część ciała, niczym seryjny morderca zbierający trofea, ale Luna nagle mdleje. Nie oglądałeś
oglądała Dextera, po czym Środa zauważa na lekcji rany Xaviera na karku i śledzi go do jakiejś tajnej pracowni, gdzie znajduje mnóstwo szkicy potwora przygłupa, a gdy na niego wpada, nie mając wyjścia, zgadza się na wspólne wyjście na krótszą imprezkę, żeby zbliżyć się do potencjalnego seryjnego mordercy. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale Wednesday jest lekko popierdidzie na psy, dając szeryfowi jeden z pożyczonych szkiców, oczekując w zamian informacji o śledztwie, ale Paula chce konkretniejszych dowodów. Więc gdy Lamus od pszczół rozpoznaje jaskinię i znajdują tam kieł, Czarna znowu wkrada się do pracowni Xaviera, żeby znaleźć próbkę DNA dla porównania. W sumie niewykluczone, że walił tam gdy nagle pojawia się pan Paweł i tłumaczy, że zna wygląd potwora, bo od tygodni mu się śni, a zadrapania na szyi ma po tym, jak jeden z obrazów go zaatakował, nie widzę powodów, żebyśmy mieli nie wierzyć w coś tak idiotycznego. Po czym orientuje się, że zaprosiła go tylko dlatego, że ją wcześniej przyłapał i wkierwiony każe jej opuścić masturbatornię. Więc przynosi fantę szeryfowi i bezczelnie rozkazuje odpalać testy DNA. Widzicie, dzieci? Warto być wredną pi***. A Rosia własnoręcznie przygotowuje i zostawia zaproszenie dla Tylera w jej imieniu. I gdy wybiera się z nerdem na oglądanie jaskini, w drzwiach staje nagle on i wściekła zakłada sukienkę, którą Złota Rączka jej załatwił, po czym olewa Eugene'a, który mimo zakazu i tak ma zamiar wybrać się do jaskini sam, bo ktoś w tym odcinku musi zginąć. Na krótszej imprezce Inet pojawia się z Lukasem, żeby wzbudzić zazdrość w Ajaxie. Wystarczyło wziąć butelkę Sidoluxu. I wylewa mu driny prosto na jaja, klękając do miecza, akurat gdy Ajax przechodzi i wygląda to dwuznacznie. Nie ma to jak żarty o 15-latkach robiących loda. Po czym pojawia się Wednesday od... Pana jak na pogrzeb i Bianca jest wściekła, a Xavier nie może uwierzyć, że przyprowadziła tu Tylera, nie mając pojęcia, co mu zrobił. Jak mogłaś mu to zrobić, nic nie wiedząc, zdziro? Więc oświeca ją, co się stało i Środa konfrontuje się ze swoim fagasem, pytając, dlaczego razem z ziomkami rok temu napadli na Xaviera i zniszczyli jego mural, co ma absolutnie zero wpływu na cokolwiek i od razu jest cacy. Uwielbiam dramy, które nie mają żadnego znaczenia. Wednesday wbija na parkiet i niszczy system swoim spektakularnym tańcem, na punkcie którego o***ał cały internet. A Xavier, nie mogąc na nią patrzeć, prosi Biankę, żeby zdjęła amulet i wymazała mu Wednesday z pamięci, ale z jakiegoś powodu odchodzi obrażona. Przecież poprosił cię tylko o wymazanie dziewczyny, bo podoba mu się dużo bardziej niż ty. Tymczasem na posesję zajeżdża cysterno szambiarka zgodnie z planem zemsty Lukasa za podpalenie pomnika. I gdy wszyscy wbijają na ostatni taniec, odpalają krwawą podróbkę Kerry i nagle wszyscy zapominają, jak się chodzi, a Wetness oblizuje zwyrolsko palec. Czuję się coraz bardziej niekomfortowo, oglądając ten serial. A tymczasem Eugene, jak na frajera przystało, obserwuje jaskinię, gdy nagle ktoś się pojawia i robi w niej boom, więc ucieka. A Środa doznaje wizji, jak ginie, gdy Inet odkrywa, że za pomidorową stoi Łukasz. Tak, to ja grałem tego typa. Ale pojawia się Ajax i oprócz podłogi oczyszcza też atmosferę, tłumacząc się w końcu, że wystawił ją, bo było mu głupio, że zamienił się w kamień. A Wesley biegnie za frajerem, ale potwór go dopada i znajduje go umierającego razem z Kryśką Richie. I tak był lamusem. Gdzieś w Hogwarcie dla biedoty Środa stoi jak widły w gnoju, oglądając kartotekę starego, oskarżonego o przebicie typa mieczem na oczach jeszcze małej Brienne, która próbowała zwalić całą winę na Morticię. Zwaliłbym na nią niejedną winę. A już jako opasły pasztet Gomez zajeżdża z resztą Adamów na weekend dla rodziców, gdzie srebrna kugułażyca zapewnia na porannym apelu, że zaatakowany przez potwora Eugene wraca już do zdrowia. Gówno to kogo obchodzi, to lamus. A gdy znajdują Środę i wymienia im, że na nią polowano, dręczono ją i próbowano zamordować, są tym wszystkim zachwyceni, bo Adamowie są Gdy Xavery przeprasza rozśpiewaną płotkę za prośbę o wykasowanie pamięciowy z Wednesday, niespodziewanie pojawia się jej matka. A Inet na dzień dobry słucha od swojej przytyków, że się nie depiluje, chociaż sama pewnie szura bobrem po terakocie. Po czym czesana sekwoja przekazuje Adamom, że asymilacja ich małego Żyda nie idzie zbyt dobrze, więc lądują na rodzinnej sesji u świrolog, gdzie mała stypiara wyskakuje z pytaniem na śniadanie, dlaczego grubas był oskarżony o morderstwo. Pewnie na kimś usiadł. A, tamto. I piękniś już chce to wyjaśnić, ale odcinek trwałby wtedy 5 minut, więc Morticia natychmiast kończy sesję, po której czarna wdowa odwiedza Eugene'a, przynosząc mu miód zebrany z jego pasieki i zapewniając, że wszyscy za nim tęsknią, czekając, aż wróci do zdrowia. O, jakie miłe kłamstwo. Po czym zjawiają się jego dwie matki, dziękując jej, że jako jedyna się z nim kumpluje. Zaraz. Dwie matki ABCD? Dziecko, które uwielbia pszczoły? To się skończy katastrofą.
Matka Bianki zmusza ją, żeby wróciła do syreniej sekty, grożąc, że jeśli tego nie zrobi, wyjawi wszystkim w Nevermore, jak się tam dostała, i daje jej czas do końca weekendu. Śledźcie ten wątek uważnie, bo będzie miał zero wpływu na cokolwiek. A szeryf dostaje informację, że koroner odstrzelił sobie łeb w kostnicy, tłumacząc w liście pożegnalnym, że to przez męczące go od lat wyrzuty sumienia po sfałszowaniu dowodów przy sprawie Gomeza. Akurat gdy pojawił się w mieście, akurat gdy środa zaczęła węszeć, akurat gdy scenarzyści się opierdzili, po czym strażnik Teksasu wbija na szkolne wesele bez zagrychy, aresztując Gomeza za morderstwo. A na dołku pomarańczowy pulpet rozpruwa się małej czarnej, że Gareth Gates zakochany w Mortiszy jak poje. Włamał się na kruczą imprezę, chcąc go zamordować, ale zadziałał jego instynkt przetrwania i go nadział. To dopiero połowa odcinka, więc na pewno nie mówi całej prawdy. Po czym Dzień Loda wbija do Bruce'a Willisa, upierając się, że jej ojciec jest niewinny i coś za dużo tych zbiegów okoliczności, nawet jak na gównianych scenarzystów. Ale wyciąga wyniki testu DNA, który wykazał brak dopasowania. Skoro Xavier nie jest potworem, to może Wednesday? Nie, to bez sensu. A tymczasem niego Zielona matka Inet wręcza córci broszury letnich obozów, które okazują się obozami konwersyjnymi, gdzie mieliby z niej na siłę zrobić prawdziwego wilkołaka, bo jest ewidentnie opóźniona, więc obrażona wychodzi z kadru. Kolejny ważny wątek, śledźcie uważnie, bo nie ma żadnego znaczenia. A środa znajduje Mortiszę w komnacie tajemnic, gdzie dowiaduje się, że Goody Adams zabiła Josepha Craxtona, a klub wilczych jagód został założony przez nią. Po czym Milfencja wyjawia, że tak naprawdę to ona zabiła Gareta, ojciec zakochany w niej po same pomidory wziął na siebie całą winę. Wielki człowiek. Nie tylko przez bebę. Ale środa wyłapuje z flashbacków, że Gareth toczył pianę z mordy i miał nieludzkie spojrzenie, więc odkopuje jego grób i patrząc na zmarynowany ryj stwierdza, że miała rację. Że jesteś nekrofilką? Tego już się dawno domyśliłem. Gdy nagle nakrywają ich pały i okazuje się, że odkopywanie grobów nie jest do końca cool, a w mamrze sobota pokazuje starym pożyczony palec, którego wygląd potwierdza, że Gareth został otruty wilczą jagodą. Po czym doznaje wizji, jak ojciec dał mu truciznę, każąc dolać ją do ponczu i otruć wszystkich dziwolągów. Ale w walce z Gomezem fiolka mu pękła i otruł się sam, głąb zasrany. I to niby zmniejsza winę jej starych, którzy dźgnęli go nie wiedząc o tym, więc spotykają się z burmistrzem, depcząc mu jaja, że świadomie zatuszował sprawę, gdy był wtedy szeryfem. I nie mając wyboru, zgadza się na oczyszczenie grubasa z zarzutów, a Chuck Norris mówi oficjalne no sorry pulpecie, wypuszczając go z pierdla. A jeśli chodzi o naprawdę ważne wątki, Inet każe matce walić się na ryj ze swoim obozem koncentracyjnym, a Bianka stawia warunek, że pomoże przy rekrutacji nowych frajerów do sekty, jeśli stara poczeka do końca roku, a później zniknie z jej życia. Czuję, jakbym jadł samo powietrze z paczki Lejsów. Mortiszę, odjeżdżając z resztą Adamów, wręcza środzie kronikę szkolną, dzięki której uświadamia sobie, że srebrna sekwoja jest zmiennokształtna i oskarża ją o pojawienie się jako Rowan dzień po jego morderstwie. Szkoda, że nie pojawiła się jako Michael Jackson. Ale Rura twierdzi, że jego stary o wszystkim wie i się na to godzi, bo rower ześwirował od swoich zdolności telekinetycznych, a dzięki zatuszowaniu jego morderstwa szkoła uniknęła skandalu, gdy nagle przerywa im prognoza pogody na podwórku zapowiadająca ogniste deszcze. Oho, Sauron was już znalazł, macie przeje... Środa próbuje skontaktować się z Goody, ale jej fantastyczna współlokatorka gasi jej seans jak peta, po czym wjeżdża list z sugestią, że jeśli chce poznać odpowiedzi, ma przyjść do krypty Craxtona. A gdy wchodzi tam w swoich ceglanych sandałach, okazuje się, że to niespodzianka na jej 16 urodziny. Trochę się spóźniliście, bo Jenna Ortega ma już 38 lat. Co oczywiście zlewa ciepłym moczem, zauważając tą samą sentencję, co w prognozie pogody, i doznaje wizji, w której waniliowa Goody każe jej szukać miejsca na załączonym obrazku, żeby powstrzymać Craxtona. A gdy odwiedza później masturbatornie profesora X, okazuje się, że już namalował taką samą bramę należącą do posesji niejakich Gatesów. Bill Gates jest zamieszany w kolejny spisek? Jakoś nie jestem zdziwiony. A Ronsia odsłania portret środy grającej na flecie, który namalował z pamięciówy, i wstrząśnięta Adamówna wychodzi, zakradając się na posesję założyciela Microsoftu, gdzie węż już burmistrz. Więc chowa się w jego samochodolocie i dojeżdżają pod wiatrołap, gdzie ma pogadać z Chuckiem Norrisem, ale nagle zostaje potrącony przez samochód. No patrz, kur... jak leziesz lebiego pier...
Tony. I odjeżdża z mamą w ambulansie, gdy Środa gada z szeryfem o tym, co już wiemy, a dyrektor Baobab za karę wprowadza całkowity zakaz opuszczania Hogwartu. Więc szczwany skunk ściemnia Tylerowi, że przemyślała jego propozycję wspólnej kolacji i każe mu przyjechać o 20 ze zgaszonymi światłami. Tak, i może jeszcze zamknie tymi oczami, kretynko! A Inyt wkręca, że źle zareagowała na ich niespodziankę i chętnie by to powtórzyła. Więc ładują się do Ferrari Bonzo Tylero Frajera, który wiezie je pod dom Gatesów i mimo, że znowu dali się jej wycyckać włażą za nią, gdy Xavery nachodzi rączkę w ich pokoju. To jedno z dziwniejszych wstępów do pornosa. A tamci znajdują Poloneza, który potrącił burmistrza i pokój Laurel Gates, wyglądający jakby nadal w nim mieszkała, mimo że utopiła się 25 lat temu. Po czym nagle Tyler zamienia się w potwór. To znaczy, na dole pojawia się potwór i w ostatniej chwili zamykają się w windzie kuchennej, z którą spierają się do samego Pawlacza, uderzając ogromnym impetem. Więc oczywiście nie mają nawet zadrapania, po czym znajdują części ciał ofiar i w przedostatniej chwili uciekają na zewnątrz, znajdując rannego Tylera i o dziwo wieczornego Xaviera. A gdy cyc jest opatrywany, pojawia się jego stary i chcą mu pokazać, co znaleźli. Ale wszystko jest już zwinięte, więc Bruce Chilli zdaje jej zakaz spotykania się z Tylerem i zajmowania się śledztwem. Nie jesteś prawdziwym policjantem, aktorze, no więc to się nie liczy. Inyt ma już dosyć swojej chorej na umyśle współlokatorki i idzie nocować do Yoko. A ona, wyciągając pozytywkę pożyczoną z domu Gatesów, znajduje storyboard tego odcinka, gdy ktoś odłącza burmistrza od rury napędowej, a Środa odgraża się tekstowo, że znajdzie swojego prześladowcę. Zapytaj operatora kamery, to on robił te zdjęcia. Na pogrzebie burmistrza w obowiązkowym deszczu i morzu czarnych parasoli Środa zauważa podejrzaną postać i leci za nią do lasu, a gdy przypuszcza atak, okazuje się, że to wujek Fester i pierwszy raz w pełni się uśmiecha. Ach, wyglądasz paskudnie, gdy to robisz. A że jak zwykle ma fuchę, przez którą musi się ukrywać, chowa go w ulu Eugene'a i pokazuje rysunek potwora, na którym od razu rozpoznaje, że to Hyde. Więc spotykają się wieczorem w komnacie tajemnic, znajdując pamiętnik Nathaniela Faulknera, w którym odkrywają, że Hyde'a wyzwala trauma, bodziec chemiczny lub hipnoza. Ewentualnie widzimy się scenarzystów, a wyzwoliciel może stać się jego panem, więc wygląda na to, że muszą szukać pary. Po czym Feister zakłada Xaveremu nadajnik GPS z Fallouta i ruszają na psi patrol, odkrywając, że spotyka się ze świrolog, więc Wendy jest przekonana, że uwolniła w nim Hyde'a hipnoterapią. Po czym podchodzi do nich Tyler, obczajając się w pamiętniku, to znaczy Hyde'a o nieznanej tożsamości, i stawia ją pod ścianą, namawiając na randkę, na której zabiera ją do udekorowanej krypty na piknik i legalną blondynkę, po której już mają lecieć w kakao. Ale nagle wbija jego stary na tropie Festera, który obrabował banki, cały romantyzm strzela. No i tym oto sposobem nadal będziecie obaj strugać Pinokia. Gdy Środa wraca do pokoju, zastaje bałagan i rączkę przebitego nożem, więc leci z nim do wujka Brzydala, który po trudnej akcji reanimacyjnej w końcu go ożywia. To by się spodziewał. Po czym informuje Paszteta, że depcze mu już po piętach i czas, żeby zjeżdżał. A po informacjach od Bianki i Lutasa dochodzi do wniosku, że dom Gatesów podstępem zdobyła rzekomo martwa Laurel Gates i wróciła do Jericho jako ktoś inny, żeby zemścić się na winnych nieszczęść swojej rodziny przy użyciu potwora wykonującego jej polecenia. To nie było łatwe zdanie do wyartykułowania, więc pewna swego Sobota konfrontuje się z doktor Świrolog, twierdząc, że ona za wszystkim stoi i rozrysowuje cały plan jej działania, który nawet ma sens. Ale sekundę później, gdy Blondie zostaje sama, napada ją Hyde i umiera w szpitalu. Chyba że sama kazała mu się zabić, żeby zatrzeć po sobie nie, to bez sensu. Dzień Loda odwiedza więc Xaviera, odsłaniając jego najnowszy obraz i po kolei znajdując obciążające go dowody, zupełnie jakby ktoś je tam wyłożył. Dział rekwizytów ewidentnie go nie lubi i zawijają go pały, po czym Czarna odwiedza Tylera w wiatrołapie i w końcu leci z nim w ślimaka, dostając nagle wizji, z której jasno wynika, że on jest potworem i zamordował Świrolog. Byłem pewien, że to Wednesday. Więc grzecznie uruchamia turbo i stamtąd wypie. A później rączka zostawia mu liścik i spotykają się w lesie, gdzie detektyw Emo przedstawia mu podsumowanie sezonu. Zaraz, chyba ja to powinienem robić. Będąc przekonana, że Świrolog go uwolniła na jednej z sesji, a później z nią potajemnie współpracował. Po czym wyłazi reszta jagód, a Bianka kładzie go do snu i budzi się skuty w masturbatornik Xero, gdzie mała zaraza próbuje wywołać w nim Hyde'a torturami. Wszyscy wiedzieliśmy, że ten moment prędzej czy później nadejdzie. I z jakiego
jakiegoś powodu reszta ekipy klepie w matę wychodząc i przekazując sekwoje, co jest grane, więc na miejscu jest zaraz gliniarz samuraj i ją zwija. Po czym o dziwo puszcza wolno, ale gdy wychodzi z psiarni, Tyler pyta ją bezczelnie, jak to jest przegrać i opisuje, jaką frajdę sprawia mu mordowanie, bo niepotrzebne przyznanie się do winy jeszcze nikomu nie zaszkodziło, po czym Wims, nie mając wyjścia, wypertala ją ze szkoły, więc odwiedza Xaviera, prosząc go o pomoc, skoro jest nadwornym portrecistą potwora. Ale że zniszczyła mu życie, też sugeruje jej, żeby waliła się na ryj. Czyli bycie wredną małą chamicą dla wszystkich dookoła jednak nie popłaca. A gdy żegna się z Inet, obiecując, że pomyśli o niej za każdym razem, gdy będzie żygać na widok tęczy, dowiaduje się, że Eugeniusz wybudził się ze śpiączki, więc w drodze na dworzec do niego zajeżdża, słysząc, że uciekająca postać przy jaskini miała czerwone buty, czyli za wszystkim jednak stoi Wednesday. I środa wraca do szkoły, wymieniając Thornhill, a tak naprawdę Laurel Gate, upozorowanie własnej śmierci, zatrudnienie się w Nevermore jako ktoś inny i uwolnienie Hyde'a w Tylerze za pomocą rośliny. Spora część tego serialu to rzucanie komuś oskarżeń. A na dowód przyprowadza samego Tylera, twierdząc, że wszystko jej powiedział, i Laurel przyznaje się w końcu do winy. Ale gdy okazuje się, że jest nim Wims w cosplayu, ubijają trucizną z wilczej jagody. Taki mały ratlerek powalił Bernardyna? A Środzie robi ze łba dżem, powodując nieodwracalne uszkodzenia mózgu. Czyli w języku filmowym lekko ją ogłusza, podczas gdy Eugeniusz dzwoni do Inet, zapoznając ją z sytuacją, a po chwili przybiega Rączka, dodając, że zabrali Środę do krypty Krakstona, gdzie Ruda planuje wskrzesić tamtego drania z uzbieranych części ciała. Ciekawe, czy będzie zadowolony z wielkości znalezionego kuta, żeby wrócił i pozbył się wszystkich dziwolągów raz and for all. A że sarkofag może otworzyć tylko krew potomkini Goody Adams, Środa jest kluczem, ale to zadziała tylko w noc krwawego księżyca, która zupełnie przypadkowo wypada akurat dziś. Doskonały timing wszystkiego. Tymczasem szeryf przewozi Xavera, dostając info od Ponczuszka, że coś dzieje się w Nevermore, ale nie mogą tam dojechać, bo ktoś poprzebijał wszystkie opony, więc Bruce Willis oczywiście zawraca na ręczny, bo od śmierci żony ma w tym spore doświadczenie. A Laurel nacina Środę i otwiera sarkofag, rzucając jakieś czary mary z księgi cieni, po których pojawia się pan Crackhead jeszcze brzydszy niż zwykle i z miejsca przebija Środę. O nie, będą musieli zmienić nazwę serialu w drugim sezonie. Gdy Ajax i Inet ostrzegają Jagody przed zbliżającą się katastrofą, więc ustalają, że przekonają wszystkich do ewakuacji syrenim śpiewem. Głębokie wejście w swoją dupę, ale okej. Okay. A tymczasem ze strakofagu wyłazi Goody Adams, zrzucając dobrą radę, że trzeba przebić czarne serce Krakstona, żeby unicestwić go raz na zawsze. To dlaczego nie zrobiłaś tego sama, ty leniwa? A tak w ogóle Wisiorek Soboty umożliwia wywoływanie duchu, więc przechodzi przez nim i ratuje jej życie. Bo oczywiście, że czemu nie? Gdy szeryfu, śledząc Tylera przez aplikację Gdzie mój potwór, wysiada z radiowozu, oczywiście zostawiając więźnia samego. A Środa wpada na Tylera, który przeistacza się w gówno z pikseli. I gdy już mają sieknąć, nagle atakuje go Inet przeistoczona w wilkołaka. Wow, walka dwóch potworów CGI wyprodukowana przez Netflixa, to będzie ubogie. Po czym Rączka znajduje Xanax w radiowozie, a wściekły karzeł rozkazuje Laurel wracać do kuchni, szowinistyczna świnia, po czym podpala Hogwart. A budżetową walkę potworów przerywa strażnik Teksasu i znajduje swojego syna z pisiorem na wierzchu. Nie pierwszy raz i nie ostatni. A gdy Inet wraca do siebie, Środa łapie za tą samą kosę, co jej matka, i odwraca uwagę magicznego skrzata. Gdy nagle staje za nią Xaverę i oddaje strzałę, ale kamienny krak zatrzymuje ją w powietrzu. Moc jest w nim silna. Do podpalania Star Warsów. Po czym ją odwraca i strzela w Xero, ale Środa przyjmuje ją na siebie jak zasrany Terminator i robią co mogą, żeby wyglądało, że Wednesday umie w jiu-jitsu MMA Kyokushin z marnym skutkiem, aż w końcu skrzat rozdupcza jej kosę i już ma wysłać ją do piekła. Czyli jednak będą musieli zmienić tytuł. Gdy nagle przebija go Bianka, a Środa poprawia strzałem w pikawę, powodując autozapłon. Po czym pojawia się L'Oreal z pitoletem, ale Eugeniusz nasyła na nią rój pszczółek, a Środa robi jej reboot, spotykając się później z Inet, którą w końcu przytula, a Xaviery daje jej smartfona ze swoim numerem, licząc, że wróci w kolejnym semestrze. Czyli niczego się nie nauczyłeś, frajerze? A gdy wyjeżdża z Nevermore, dostaje wiadomość z nieznanego numeru i uświadamia sobie, że ma stalkera, po czym mija furgon, w którym Tyler zamienia się znowu w gówniane piksele. Wow, jak oryginalnie. Ale gówno!
Przed wami szyderczy skrót polskiego slashera, przy którym ktoś na pewno zaśnie. Zapraszam. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, nikt się nie dowie o waszym uzależnieniu od YouTube'a. A teraz wybierzemy się do lasu. Bez smartfonów. No! God, please, no! Gdzieś w lesie, za czasów, gdy Poczta Polska jeszcze się starała, Messie Grucha próbuje dostarczyć list, ale perfekcyjna pani domu nie słyszy dzwonka, bo go nie ma. A oprócz tego jest zajęta praniem brudnych szmat we krwi. Z piwnicy dochodzi niepokojący dźwięk ludzkiego rzężenia i zamiast zignorować to i stamtąd uciec, jak zrobiłby to każdy normalny człowiek XXI wieku, pan listonosz jak ostatni kretyn próbuje pomóc. No i masz za swoją głupotę, czubie. 30 lat później od... wtedy małolaty zjeżdżają się na obóz offline, gdzie muszą oddać wszystkie urządzenia elektryczne i przetrwać bez nich przez cały tydzień. Julia Wieniawa tutaj gra? Ale zajebiście! Powiedział nikt nigdy. Podczas ekscytującej odprawy zostają losowo przydzieleni do swoich grup, a kapitan Amish prawie popuszcza w swoje kuse portki z podniecenia. A ty na ile? Ta, jeśli miałby tak na szybko wskazać, kto najprawdopodobniej z nich drzewa, to... Gdy wieczorem wszyscy ostro się integrują i odpowiadają na ważne życiowe pytania... Z keczupem, z musztardą? W domu z początku młoda kobita udaje starą kobitę ciągnącą dzika z tektury i oboje lecą na mordę do piwnicy, w samą porę na kolację tamtejszego lokatora. Nie boi się tak samemu po nocy wychodzić? Sandały by chociaż założył. Nazajutrz po zebraniu drużyny ruszają w las, a tam gdzie zgrabna dupka, a tam i porównywanie siusiaków. Ej, a nogi też czasami golisz? Bartek, zostaw go. Może po prostu lubisz to budzić do... Fatality. Przy opatrywaniu kutafona, który prawie otarł się o śmierć, Julia wyciąga kosę, sugerując, że jest twardą laską, a gdy Julek idzie spuścić z kija, zauważa nagle zeżartego do połowy jelenia pół metra od niego. Równie dobrze możesz sobie wsadzić te okulary w d- Gdy pani kapitan przeprowadza sekcję zwłok patykiem, Julia zauważa nagle coś niepokojącego. Ale nic o tym nie wspomina, bo to mało istotne. Ruszają dalej w drogę, a kamera przez kolejną minutę jedzie powoli w górę, ukazując przerażający, makabryczny i diabelski widok Jeff. Wszyscy rozkładają swoje namioty, ale słodka idiotka oczywiście teatralnie pokazuje, że nie umie i potrzebuje pomocy męskiego i naiwnego frajera, który zrobi to za nią, gdy ona pójdzie się kąpać. Chociaż w sumie skoro ona wysługuje się nim, to... To ja już nie wiem, kto tu jest idiotą. Gdy wieczorem zwierzają się ze swoich grzechów, za które tu trafili, czyli głównie za siedzenie w necie... Nagle w pobliżu przebiega jakiś tajemniczy zwierz, więc pani kapitan idzie to sprawdzić swoim niezawodnym patykiem i odkrywa najgorsze. Lisa, który próbuje wydłużyć film nic nie wnoszącą sceną. Zaczynam się bać. Mimo tytułu większość obozowiczów zdecydowanie zasypia, więc dzwoni na policję! Ale niepokorny Daniel wychodzi zapufać fajeczkę nad rzekę, gdzie dołącza do niego Blondie, która od razu wyskakuje z gumowcem. Wiesz, co to jest? Och, ta dzisiejsza młodzież. Podoba mi się. Rozdziewicza go w 5 sekund i porzuca jak zużyte gacie, a zgodnie ze świętymi zasadami horroru za karę odwiedza go Boba i robi z niego śpiworowy sorbet. Deser jest pyszny. Polecam. Kolejnego dnia Julia flashbackuje sobie do pięknego dnia, gdy zginęła jej rodzina, a po szybkim dochodzeniu znajdują zrzuconą skórę węża i ślady krwi na drzewie. Ale pani opiekunka uspokaja, że to tylko taka żywica tylko. Potem dzielą się na dwie grupy, jedna z nich zostaje na miejscu, a druga idzie w stronę bazy. A podczas wędrówki Julek zaczyna wymieniać wszystkie horrorowe klisze. Ciekawość, niedowierzanie, pewność siebie, nieatrakcyjni nigdy nie przeżywają. 5. Seks. No i 6. Rozdzielanie się, czyli dokładnie to, co w tym momencie robimy. O nie! Gruby zyska samą świadomość i próbuje zburzyć czwartą ścianę. Snajper, zdejmij go. A, nie mam tu żadnego mikrofonu. I nie znam żadnego snajpera. No, nieważne. Trafiają do jedynego domu w promieniu planu zdjęciowego, ale nikogo nie ma. Jednak słyszą jakiś ruch poniżej i jak na dżentelmena przystało, Julek się nie wyrywa i puszcza panie przodem. A na dole czekają na nie dwie wiadomości. Dobra jest taka, że Daniel się znalazł. A ta mniej dobra jest taka, że już raczej nie p***a.
Wtedy na chatę wbija nagle Boba Fett as fuck i cała trójka chowa się w piwnicy. Po czym Julek i Julia uciekają, ale pani Iza po jednym spojrzeniu na dzwoniący telefon zostaje, żeby bohatersko zdechnąć. Tymczasem pozostała dwójka... Zawsze wiedziałem, że jestem gejem. Mnie też zawsze wrzucają do jednego wora. Że głupia, że blondi. Ej, to nie tak! Dobra, to dokładnie tak. Bartek otwiera się jeszcze bardziej, opowiadając o problemach ze swoim ojcem, ale gdy odwraca się z powrotem do Blondi, czeka go mała niespodzianka. Mimo, że Boba dopiero co był u siebie na chacie, to zdążył się tu teleportować, bezszelestnie zakraść i zrobić z niej szaszłyka. Bo najwyraźniej oprócz bycia ekstremalnie opasłym wieprzem jesteś ninją posiadającym supermoce. Albo... Ej, nie tak się topi Marzannę! Trochę szacunku dla tradycji! Zosia i Giuliano znajdują drugi dom, w którym jak się okazuje pan listonosz chilluje na emeryturze i zna też całe origin story opasłego wieprza, a tak naprawdę dwóch opasłych wieprzy. Dawno, dawno temu byli dwójką szczęśliwych bliźniaków, bo z reguły bliźniaków jest co najmniej tylu, mieszkających z mamą, aż pewnego popołudnia nieopodal ich rezydencji rozdupcył się meteoryt, a chłopcy w tajemnicy zabrali jego fragment i schowali pod łóżkiem. W nocy jednak kosmiczny kamień pękł i wydobyła się z niego żywa, czarna ciecz. Venom! I zawładnęła nimi, przeistaczając ich w dwa obleśne, nienachapane obżartusy, więc matka trzymała ich w piwnicy i karmiła, bo wstyd taki pokazać sąsiadom. Zapytacie, jak pan Zbrojewicz stamtąd uciekł i dlaczego wciąż mieszka nieopodal dwóch kanibali? Tego nie zdradza, ale podejrzewam, że miał układy ze scenarzystą. Baltuś tymczasem uciekając trafia na kościół, w którym Piotr Cyrwus grzecznie wysłuchuje jego historii, a potem wali go w łeb, krępuje i zakłada mu knebel. No hej. Wyczuwam Pulp Fiction? Książę parafrazuje słowa innego mundrali ze śmieszną czapką na obie, mówiąc, że zna takich jak oni są jak zaraza, wciągając w to innych. Gdy na zewnątrz gruby odpala rozdrabniarkę gałęzi i oddziela księdza od jego ślicznych mokasynków. Bartek uwalnia się i chowa w konfesjonale, ale wieprz go znajduje i wtedy następuje cięcie. Pan donosiciel oczywiście nie ma telefonu, więc Giulio i Giulietta ruszają odbić telefon Daniela, wybierając metodę dywersji. Ale powodzenie tej misji zależy od odpowiedzi na jedno bardzo ważne pytanie. Giulio. A ty umiesz biegać? To nie było zbyt miłe. Ale konieczne. Po uskrzydlającym buziaku Julek idzie odwrócić uwagę grubasa w najbardziej polski możliwy sposób. Otwieraj ty ch... garbaty! W tym czasie Zosia przeszukuje to, co zostało z Daniela i znajduje telefon, ale gruby ją nakrywa, ściąga z powrotem i podnosi do przeglądu. A wtedy przybywa żółty wojownik i wrzenia mu kosę w smalec. Ale za przezywanie traci niezor. Pewnie inaczej wyobrażał sobie swój pierwszy pocałunek. Gdy odzyskują przytomność, Zośka pożycza na moment rękę Daniela, żeby odblokować telefon i udaje się jej, ale i tak pada bateria. I jak oni teraz udowodnią wszystkim, że świetnie się bawili na obozie bez dostępu do Instagrama? Julek próbuje coś powiedzieć, ale bardzo ciężko go zrozumieć. No mów wyraźnie, języka w gębie nie masz! Po kłótni na migi spełnia w końcu jego życzenie i przekręca kluczyk w brzuchu, żeby nie chodził bez sensu na jałowym. A później uwalnia się przy użyciu filmowego noża, ukośnik wytrycha. Ma już zwiewać, ale nagle postanawia, że ten film potrzebuje sceny zemsty za dwóch kolesi, których ledwo znała. Więc chwyta za maczetę i robi sito z jednego brzydala, po czym leci przez las jak samolot. Tymczasem ktoś majstruje przy drzwiach rezydencji pana donosiciela, który nie rusza się z fotela nawet na dwójkę. I gdy drzwi już mają się otworzyć, oddaje strzał! Po czym okazuje się, że to tylko Bartek. Olaf Lubaszenko natomiast opowiada swoją autobiografię z perspektywy policjanta stacjonującego w lesie koleżance od lodów, która ma go już dosyć. A za chwilę jego radiowóz potrąca Zośka i ruszają w trasę. W czasie jazdy coś wpada im pod koła i oczywiście okazuje się, że to drugi spaślun. Ale dzięki bystrości aspiranta i jego świetnemu refleksowi zostaje po nim sterta dżemu i dwie krzywe nogi. Heroinę wybije okno i siada za kierownicą, ale jak na zawołanie nie chce odpalić, a gruby włazi powoli na dach. Zamiast błyskawicznie zdjąć ją przez szybę w drzwiach. Jednak w ostatniej chwili odpala i zrzuca grubego jak niechciane kilogramy. Po namyśle jednak zawraca i przejeżdża go kilka razy dla pewności, a później wjeżdża tytuł. Oglądałem to od tyłu?
Wieczorem jednak obaj bracia ożywają, bo nic nie wygląda bardziej hollywoodzko niż sugestia sequela w filmie, który nie odniósł sukcesu. Przed wami szyderczy skrót filmu o szokującej kolacji, za którą goście zapłacą najwyższą cenę. Nie pochwalą się na Instagramie. Bardzo proszę o niefotografowanie naszych dań. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, już nigdy nie przypalicie schabowego. A teraz kucharz doda coś od siebie. No, God, please, no! Gdzieś w wędzarni płuc Tyler ruga wypożyczoną swoją ukochaną dziewczynę, żeby zgasiła peta, bo popsuje sobie paletę przed fancy korytem, na które zjeżdżają się bogate ch**e z korpo, dziadek, którego Margo rozpoznaje, a nawet sama Lillian Bloom. O, ja pierdolę. Lillian Bloom. Ja pierdolę. Nie kojarzy jej. Która jako znana krytyczka kulinarna odkryła Słowika, legendarnego szefa kuchni, do którego jadą właśnie żreć, sadzając dupę na łajbie, gdzie witają ich przepiszną ostrygą w emulsji Mignonette. No ale tak bez ketchupu? Po której bestia puszcza z podniecenia swoją emulsję, tłumacząc wieśniarze, że on wie lepiej, co czują jej kubki smakowe, bo się zna. Po czym docierają na pobliską wyspę, gdzie leży Jevo, które może mieć później zaskakujące znaczenie, ale nie będzie miało. A gdy bramkarz sprawdza listę gości i okazuje się, że przyjechała jakaś inna brocha, ewidentnie niezachwycona, oprowadza fajfusów, pokazując widowiskowy połów przegrzebków, lokalne zielsko, a nawet pstułki. Lubicie pstułki? A gdy jeden z korpo szczurów pyta, czy rozpęta się piekło, jeśli będą wędzić o dzień za krótko, wiedźma odpowiada, że wtedy bakterie przenikną do krwioobiegu konsumenta i spowodują porażenie mózgowe, a na końcu śmierć. Czyli nie będzie dokładki? Po czym trafiają w końcu do żarłodajni, gdzie kucharze układają właśnie Tetrisa, a Tyler z prawie widocznym wzwodem wypytuje o Słowika, który gapi się później w jego stronę zły, że przyszła z nim inna dziewoja, bo jest ruda, tak? Po czym nadjeżdża Anus Bush, czyli prawie przystawka składająca się z podgrzanych gumek kulek przykrytych dziurawą papą obsypaną okruchami gumki do ścierania. Mam nadzieję, że jest bez glutenu. A podczas wżerania chamiszcze agresywnie zabiera Margo marynarkę, gdy terrier filozofuje, że to, co robią sportowcy, muzycy czy malarze, jest gówno warte. Ale szefowie kuchni grają surową materią życia i śmierci, tworząc prawdziwą sztukę. Wyciągnąć od frajerów 6000 za kawałek papy to rzeczywiście sztuka. Po czym Voldy upewnia się, że kisiel już doszedł i wyłazi do gości, strzelając z bata ręcyma i zapowiadając, że w ciągu najbliższych kilku godzin dostaną bardzo zróżnicowane koryto, prosząc jednocześnie, żeby nie jedli, bo to dla gości, więc tylko się delektowali i spuszczali nad każdym pierdolonym kęsem, akceptując wszystko dookoła i wybaczając. Czyli wszyscy dzisiaj zginą, prawda? Po czym wjeżdża pierwsze danie, składające się ze śmieci wyłowionych na brzegu, jakiegoś zielska i twarogu ze spermy jednorożca, a tamten dalej pierdolony, że wszystko, co tu się wydarzy, jest bez znaczenia w porównaniu z tym, co dzieje się na zewnątrz w naturze. Jeśli masz na myśli fabułę tego filmu, to w sumie... Na co Tyler beczy ze wzruszenia jak a przejmując się, że mógł wcześniej zirytować swojego idola. Ale Margo stwierdza, że jest tylko jego klientem i nie ma znaczenia, czy go lubi, czy nie. Chcesz mi powiedzieć, że nie kochasz Tylera, mimo że ci płaci? Po czym Sławomir znowu smaga ręcznym batem, rozwodząc się tym razem, że chleb to od tysięcy lat pokarm dla biedoty, dlatego oni go nie dostaną. I na stoły wjeżdżają same akwarele, na widok których jeden z korpofiutków nie wie, jak zareagować. Do jego mózgu chyba dostały się tamte bakterie. I gdy czytają, jakiego chleba nie zjedzą, pani pretensjonalna prycza zauważa, że emulsja z zupki chińskiej się rozwarstwiła, więc pławik podsyła jej całą michę. Chyba nie do końca łapie, na czym polega jego praca. A gdy korpolutki nalegają, żeby dostać chleb, czarno-biała Azjatka im odmawia, nawet gdy grożą jej swoimi potężnymi znajomościami. Potrzebujecie znajomości, żeby dostać chleb? Gołębie sobie lepiej radzą. Szepcze na ucho jednemu z kutasiarzy, że zjedzą mniej niż by chcieli i więcej niż im się należy. Właśnie stałaś się wrogiem numer jeden wszystkich babci. A gdy Margo gardzi swoimi farbami i Tyler po nie sięga, zasrany wieśniak strąca kieliszek, przywołując samego spławika, który czepia się rudej, że nic nie żre, ale ta go spławia. Bo jest spławikiem, łapiecie?
Blum. Więc Czubek lezie do starej torby i przykłada do niej łeb, a gdy Margo gapi się znowu na dziadka, jego żona, zwracając na to uwagę, sugeruje, że jest podobna do ich córki, ale siwy upiera się, że wcale nie. Oj, chyba odjebałeś konkretnego kalafiora. Po czym trzecie danie Voldy nazywa wspomnieniem, opowiadając, że gdy był małym we wtorki zawsze było tako, a ta tutaj stara baba to jego stara, którą pewnego wtorku jego stary dusił po pijaku kablem od telefonu, więc Słowik wbił mu w udo nożyczki, żałując teraz, że nie dźgnął go w gardło. I co, podawałbyś teraz gardła kurczaka? Przestań. Więc na stoły wjeżdżają utka z dodatkiem nożyczek, a do nich placki tortilli z laserowo naniesionymi obrazkami, przedstawiającymi restauracje, które zostały zamknięte przez brochę, stop klatki z tego filmu, gdy Tyler robił nielegalne zdjęcia. Musiałeś robić zdjęcia swojego fiu... A gdy kutasiarze widzą potwierdzenia swoich przelewów i pytają o nie Elzę, odpowiada, że to dowody wystawiania przez ich korpo fałszywych faktur. Więc oczywiście grożą jej, że jutro restauracja będzie już zamknięta. No do 12 co najmniej, kretynie. Ale na spokojnie ich zlewa i odchodzi, gdy żona dziadzi znajduje foto z nim i jakąś młodą niuńką, ale zapewnia ją, że to jakieś fotomonto. Jeśli Jezus zostawił taki obrazek na tortilli, to już się nie wykręcisz. A gdy Tyler przejmuje się, że powinien przeprosić Spławika za zdjęcia, Margo bez pytania próbuje odesłać ich danie i wstępuje w niego bestia, która pstryka palcami i nazywa ją dzieciakiem. Jak możesz tak traktować swoją kurę? Więc Mango się obraża i wychodzi do sracza zapufać, gdzie przy okazji widzi typa popylającego do lasu ze skrzydłami. Po czym nachodzi ją bezczelnie Słowik, dopytując, dlaczego nie je obiadku. A zrobi się samolocik wlatujący do buzi? I żądając podania wrażliwych danych, twierdzi, że nie powinno jej tu być. Ale zlewa go jak zlewo zmywak i wychodzi. A przed kolejnym daniem rozkładają na podłodze plandekie, na której Spławik zaczyna kolejny wykład, ale korpo mu przerywa, pytając, co tu się odwala. Po czym zostaje od razu usadzony z powrotem, twardo mu nic nie powiedział. Po czym Voldy przedstawia swojego zastępcę, gnojąc go jak szmatę, że nigdy nie będzie tak wybitny jak on. A później daje mu dwa buziaczki i kolega przedstawia gościom danie pod tytułem bałagan, strzelając sobie w łeb. O mój Boże! Taki nieugotowany? Co wszystkich szokuje na jakieś 10 sekund, ale szeryfu przekonuje, że to część widowiska i wszystko jest spoko, po czym wjeżdża Danie i Jerry'a, żeby jedli, ale starsze państwo próbuje uciec. Jak to zapłaci? I zostają zatrzymani, więc dziadzia przekonuje żonę, że weźmie to w swoje ręce, na co Elza pyta go, w którą dokładnie, i obcinają mu palucha. Czyli gdyby tego nie powiedział, to nadal miałby palec? Ups! Na co wszyscy znowu są w szoku przez kilka sekund, ale wciąż siedzą przy stołach, bo to nadal za mało niepokojące, a Spławik zaprasza Mango do kuchni, gdzie upiera się, że musi określić, czy powinna umrzeć z kucharzami czy z pajacami, dając jej 15 minut na decyzję. A gdy Ruda pyta, jakie to ma znaczenie, skoro i tak zdechnie, Spławik odpowiada, że wszystko w tej kuchni ma znaczenie. Dopiero mówiłeś, że nic tu nie ma znaczenia, hipokryto. A tymczasem geniusz Skorpo obmyśla genialny plan kilka razy krzesłem w witrynę i powrót na miejsce, po czym szefu prowadzi Q&A i goście pytają, co się tu za przeproszeniem dzieje. Do chu**afla, na co odpowiada, że są jakby składnikami konceptu degustacyjnego, więc Zgret prosi, żeby chociaż wypuścili jego żonę, bo na pewno poradzi sobie sama na wyspie w środku nocy, ale szeryfu przepytuje ich, ile razy u niego byli i jakie danie ostatnio jedli, czego oczywiście nie pamiętają, bo ludzie tacy jak oni są po prostu starzy, a jeden z korpusów wymądrza się, że tak naprawdę to nie jest lokal Słowika i Voldy przyznaje rację, że Doug Werick jest właścicielem wyspy i restauracji, ale sytuacja trochę się zmieniła, bo teraz on stał się jego własnością. Dobrze, że ten temat też poruszyli, bo by tam wisiał. A gdy propozycje łapówki, żeby przerwał to szaleństwo, zawodzą, niepełnosprytny przypuszcza atak na drzwi i wypierala się na swój tępy ryj. Po czym Sławomir wydziera się, że jego były właściciel śmiał zasugerować użycie w kuchni zamienników. Co za potwór. Więc każe go zanurzyć i delektuje się jego cichnącymi pod wodą krzykami, stwierdzając, że teraz jest wolny. Właśnie tak wyglądacie, fantazjując o pozbiciu się szefa. Po czym mija czas na decyzję Margo, która stwierdza, że zaiste nie powinno jej tu być, a szeryfu decyduje, że dołączy do niego, bo od razu rozpoznał, że też jest z branży usługowej. Dlatego przepytywałeś się przez
przez cały film, kim jest? Aha! I drąży, skąd zna starego pryka, na którego jopi się cały wieczór, więc wyjawia, że płacił jej za udawanie jego córki, gdy się brandzlował. I powtarzanie, że jest dobrym człowiekiem. Brzmi na fantastycznego człowieka! Po czym oboje wyznają, że lubili wykonywać swoje usługi, ale Slovik lata temu stracił chęć gotowania dla innych i bardzo mu tego brakuje. Niedługo będziesz gotował dla diabła, nie przejmuj się! A później zabiera całą ferajnę na zewnątrz, gdzie jego podwładna opowiada, że 3 lata temu próbował ją zerżnąć, ale go olała, tak jak jego kolejne podboje. Próbujesz nam zaimponować? I przedstawia danie pod tytułem Męskie Szaleństwo, wbijając nożyczki w udo szefa, który ją przeprasza i ogłasza, że faceci mają teraz szansę uciec. Logiczne przejście. Więc wszyscy cisną do lasu i po 10 sekundach ucieczki zostają bez problemu złapani, wracając z powrotem do stołów. Przynajmniej przewietrzyli suty. A dupa gwiazdy filmowej wyznaje, że go okradała, a on, że o tym wiedział. A ona, że wiedziała, że on wie. Po czym typ wyznaje, że wystawił jej negatywną opinię dla Sony, a ona wyznaje, że też wiedziała. I my teraz też wiemy. Super! A przed kolejnym daniem spławik siada na Tylera, który przyznaje, że zanim się tu znalazł, wiedział, że wszyscy umrą. I świadomie przyprowadził płatne zastępstwo za swoją dziewczynę, która go rzuciła, więc Margo się na niego rzuca. Jesteś zazdrosna, że miał dziewczynę? Głupia jakaś. Po czym szefu, podpuszczając teriera, że jest takim ekspertem od papu, nakłada mu fartuch i każe gotować. Co idzie mu wybitnie ch**owo. A po uświadomieniu mu, jakim jest pozerem, szepcze coś na ucho i odchodzi jakiś smutny. Nie przejmuj się, na pewno wszystko się uło... Oj, a może jednak nie? Po czym spławik zamiast Elzie każe Margo przynieść beczkę z wędzarni, a gdy już ma strzelić ręcyma, gwiazdeczka mu przerywa, zaczynając się coś jąkać, że to wszystko trochę nie fair. No już nie przesadzaj. Więc Sławomir tłumaczy mu, że poszedł kiedyś do kina w pierwszą od miesięcy wolną niedzielę i zdecydował się na film, w którym tamten występował i nie spodobał mu się. A myślałem, że ja jestem surowy. Na co gościu przyznaje mu rację, ale co z jego dziewczyną? Więc spławik pyta ją tylko, czy brała studencki kredyt i gdy odpowiada, że nie, stwierdza tylko, że umrze, to jest fair. A Margarina tymczasem znajduje beczki, a przy niej nóż, więc zakrada się do daczy spławika, otwierając tajemne drzwi. Gdy nagle pojawia się Elza, zazdrosna, że to nie ona została wybrana do przyniesienia beczki. O co ona prosiła w liście do Mikołaja? I trzymając w łapie kosę, odgraża się Rudej, że nie da się wygryźć i atakuje ostrzem zszokowaną Margo. Też byłem pewien, że pokroi tylko ziemniaki. Po czym kotłują się o życie tam, gdzie ich miejsce, aż w końcu Mango niechcący przebija jej gardło, a chwilę później podziwia w tajnym pokoju fotomontaże z kariery spławika, nagle zauważając radio. O, zajebiście, włącz jakąś eskę rock, cokolwiek. I gdy korpo szczur dostaje krwawy tort urodzinowy, wraca z beczko i siada na miejsce, a spławik stwierdza o sobie, że jest potworem i dziką. Ej, ona też jest dziką. Ale zbieg okoliczności. Jednak to, co robi dziś, jest czyste jak czysta 30. Popisuje się, że nie musi używać rękawic do wyjmowania sernika z piekarnika, twierdząc, że już nie można go skrzywdzić. Ta? To kopnij się w jaja, zobaczymy jaki kozak. Po czym nagle przypływa straż wezwana przez Margo, więc na szybko wszystkich pudrują, żeby się prezentowali, a gdy strażak wchodzi, nikt się nie przyznaje, że wzywał pomoc. Jakie nieśmiałe towarzystwo. Ale gdy rozpoznaje ex-gwiazdę i dostaje autograf, zauważa na nim prośbę o pomoc, więc wyciąga pukawkę, każąc spławikowi klęknąć z ręcyma za głową i wszyscy są w niebo wzięci. Ale chwilę później wybawca podpala tylko świeczkę i okazuje się, że to jeden z kucharzy. Wszystko się to klei jak gówno do buta, a spławik stwierdza, że Margo zdradziła ich zaufanie i jest jednak tylko konsumentem. Ale gdy przygotowują ostatnie danie, nagle ją olśniewa i strzela ręcyma z bata. Oho, czas na przemądrzałe przemówienie. Stwierdzając, że nie smakuje jej to jedzenie i chce je odesłać z powrotem do kuchni. Nie masz nic na stole, kretynko. I zarzuca spławikowi, że nie gotuje z miłością, ale odpiera, że zawsze z nią gotuje, bo każdy wie, że to najważniejszy składnik. Czy ja oglądam Kung Fu Pandę? Ale dalej go wyjaśnia, twierdząc, że gotuje z obsesją, a nie z miłością i nawet jego gorące dania są zimne. Ooooooo! A jako kucharz nie spełnił swojego jedynego zadania, podania smacznego jedzenia. I co najgorsze, nadal jest głodna, stwierdzając, że ma ochotę na cheeseburgera, więc nagle czując radość z gotowania, spławik przypala jej przepisznego serburgera. Nie ma to jak opier...
pić trochę węgla, który bardzo jej smakuje, ale stwierdza, że reszty nie zje i pyta, czy może wziąć na wynos, więc psychopata, nie mając wyjścia, pakuje go jej i wypuszcza. Czyli wystarczyło zachować się jak spasiony Amerykanin, żeby przeżyć, a reszta dostaje upominki i wszyscy grzecznie płacą, po czym szefu zapowiada, że staną się teraz częścią jego arcydzieła. I ekipa szykuje ostatnie danie, nakładając na spokojnie siedzących gamoni ubrania z pianek i czapki z czekolady. Walczą do samego końca. A gdy margaryna odpływa łajbą, spławi księga po rozżarzony węgiel i po filozofowaniu, że czas zacząć od nowa, z czym nagle wszyscy są spoko, wyznaje miłość swojej ekipie i podpala nadzienie razem z restauracją, która eksploduje, gdy Margo nonszalancko wpierdala serburgera. Mam nadzieję, że go zatruł. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 4 na 10, a szyderczy tytuł to... Kuchenne rewolucje. Mortal Kombat. Zostawcie suba i widzimy się w kolejnym szyderczym skrócie. Do zobaczenia!